Witam Was, kochani widzowie. Cześć, Elu, cześć. Cześć, Ela. Cześć. Słuchajcie, kochani, jakby się okazało, że się nie da rozmawiać z hejterami, to najwyżej przejdziemy na podium. Ale na razie jakoś spróbujemy wytrzymać, dobra? Nie, ja to myślę, że Jadys może chyba zadziałać, jakoś mutować to wszystko, no bo podium moim zdaniem dobrze, jest... Dobrze, Elu, nie ma najmniejszego problemu. A jest Janys? Jestem. Jest. No, a co myślisz o tym, jakby się nie udało, to możemy pójść na podium, tak, nie? Tak, jak się nie uda, to zaraz to przeniosę, bo jest tutaj ponad 500 osób. Może być ciężko, bo też bardzo laguje, nie? Znaczy mamy tu pomocników i są też administratorzy, to zobaczymy, może damy radę. Bo na podium byłbyś ty i ja i najwyżej kto by się chciał o coś zapytać, to byśmy dawali do głosu, nie? No, ja bym po prostu jedno pytanie i bym wywalał następną osobę, następną i tak dalej, nie? Znaczy nie mów tak wywalał, bo wiesz, widzowie się obrażą. Przepraszam, widzów. Można tam więcej niż jedno pytanie, bo mało, też nie każdy się chce odezwać. A ty, Kornel, masz czas, ile masz czasu, bo jutro do pracy wstajesz, ja mam wolne, tak? Nie, ja mam teraz wolne. Aha, o widzisz, no to dobrze się składa. No. No tak, jest godzina 11, no to ja spokojnie do północy mogę pogadać. Dobra. Bo ja nie planowałam. Masz zadawać pytania? Jeszcze chwila. Ja nie planowałam po prostu tutaj, że będę dzisiaj, prawda? Tylko tak, w sumie miałam coś pisać, ale tak... Elu, to prawda, że fałszowałaś podpisy Andrzeja i składałaś je w sądzie? Prawda. Nie, no skąd? Jakie znowu podpisy? Będzie unieważnione postanowienie? Słuchajcie, co sądzisz o zarzutach, że pójdziesz siedzieć na 5 lat? Kochani, ja może... Minimum 5 lat. Może ja powiem coś tytułem wstępu, bo chciałabym, jeżeli nas ktoś nagrywa, żeby jakoś ładnie się ta głosówka zaczęła. Także może po prostu najpierw się przywitam. Od postanowienia. Witam. To o tych sprawach opowiem za chwilę. Witam wszystkich. Dajcie mi po prostu minutkę. Chciałam przywitać wszystkich drogich widzów, fanów, antyfanów. Wszystko wam wyjaśnię. Natomiast pozwólcie, że wam złożę życzenia wszystkiego dobrego z okazji nowego roku. Dużo radości, szczęścia. Dziękuję. No i jeżeli się nam nie uda tutaj rozmawiać, to się przeniesiemy na podium, dobrze? No to spójrzmy 15 minut, jak będzie dużo zagłoszeń. A może po prostu, jak będzie dużo zagłuszeń, to pójdziemy na podium. Chwilę tutaj bądźmy, żeby ludzie wiedzieli. Myślę, że przeniesienie na podium ma więcej chyba sensu, nie? Janek, jak uważasz? No też tak uważam. Bo tutaj nas zagłuszają już, nie wiem, czy damy radę. Zagłuszają nas jedna osoba, to w sumie jedna, dwie osoby. Zostańcie tutaj, zostańcie tu. Dobrze, że podrabiałaś swojego byłego męża. Dużo się dzieje i każdy się wygada. No, ale... Prokurator twierdzi, że to zrobiłaś. Prokurator jest... I kilka innych jeszcze pytań do tego artykułu. Ela, będziemy ci wysyłać paczki. Ej, ludzie, weź. Słuchajcie, no nie wiem, mogę faktycznie na to... Enelico, czemu na CPN... Znaczy, podium ma wielki minus, bo to jednak jest znacznie bardziej, mniej naturalne, ale no... Ela, przejdź na podium. Ela, proszę cię, przejdź na podium, bo chciałam cię posłuchać. Ty kurwo stara. Dobra, słuchajcie, bo... Ela, to prawda, że goniłaś Marysię z nożem? Podium. Czekajcie, słuchajcie, zaraz. Dobra, to robimy tak. Elka, ty kurwo. Przesłem rzucałaś ale... Ale musicie mi dać 5 minut, kochani, musicie mi dać 5 minut, bo ja tylko plakacik wrzucę, ja nie robię w takim programie Canva. To mi dosłownie minutę zajmie, że jednak jestem na tym podium. Dobrano. Ale my nie potrzebujemy tych ludzie plakatów, przyjdą, to i tak my będą potrzebujemy widzieli, normalnej głosówki. Wiem. No to dajcie mi 3 minuty i ja będę na podium. No, ale my nie potrzebujemy tych plakatów.
Nie rób tego plakatu, bo i tak ludzie widzą, że przechodzisz na podium. 23.11 jest, 23.15 na podium. No, no to pa, do zobaczenia na podium. Nie chcemy Jamy. Tych plakatów. Ale dlaczego Kornel goniłaś Marysię z nożem? Kornel, jesteś? Boże drogi. Kornelu, tak słuchałaś na live ostatnim. Halo, słuchaj, Kornel, to... Halo, Kornel. Kornel. Kornel, Kornel, jesteś? Janys? Janys, halo, Janys. Janys przeszedł na podium. W ogóle nie ma sensu, bo ona znowu będzie wpuszczała na podium tylko tych ludzi, którzy jej sprzyjające pytania zadają, także to w ogóle nie ma sensu, no nie. No to tutaj no może pociek... sobie. No to więc ja bym nie rozmawiać na podium, a wy sobie zróbcie tutaj restream podium, no i będziecie sobie... Ale mogli to komu... chodzi o się z panią. Myślę, że po prostu Kornel i Janys mutują, bo to nie ma sensu, bo ten podium, no to mało... Dobra, ale Janysa nie ma już? Robisz plakacik! Podium jest. Sytuacja. A, jak podium, to ja idę spać, to nie ma sensu. No właśnie, no właśnie. Gratuluję tym wszystkim. Gratuluję tym wszystkim. Czyli co, tempe wyzywanie od kurew było? No podium to spełniasz celem w ogóle. No to gratuluję, no. Gratulacje. Michaś, potwierdzają. No. Kornel, jesteś? Jestem. Halo? Coś słabo słyszę, ale jestem. Zaraz się przeloguję. Aha. Momencik, ja tylko wejdę i wyjdę. To już, za chwileczkę zaczynamy. O, jest Janys. Słuchajcie, drodzy widzowie, witam serdecznie. Będziemy tutaj dawać wam, dodawać was, dawać wam możliwość zadawania pytań, ale jeśli można, to ja na razie się przywitam ze wszystkimi. Byliśmy na kanale Rozmowy o Wszystkim i o Niczym. Przeważnie na kanale głosowym naszego serweru Discorda Rozmowy z Elą jestem, ale ostatnio tak dużo hejterów przychodzi, że nie dajemy rady tego kontrolować, więc jesteśmy na podium. Już za chwilę oddaję wam głos. Zapytam się, Kornel, słyszysz mnie? Halo, Kornel. Kornel ma jakiś problem tutaj z może z internetem. Słuchajcie, ja życzę wszystkiego dobrego w nowym roku, dużo radości, zdrowia, pomyślności, spełnienia marzeń, myślcie pozytywnie i chciałabym, żebyście się dobrze czuli, nie martwcie się o mnie i też dbajcie o siebie. Jeszcze takie życzenia wam złożę. Janys, jesteś? Jestem. Aha, no bo ja tutaj składam życzenia moim widzom. Słuchaj, ty dałeś rozmowę, tytuł tego podium rozmowy z Elą? Tak, tak. Dzisiaj to wpisywałeś? No to jest sekunda. Ale dzisiaj wpisywałeś? Tak, 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 no. No bo chciałam powiedzieć, że bardzo dobrze, bo jak ja będę rozmawiać, to właśnie tak nazywaj podium, dobra? Dobra. Natomiast jak z kimś innym będą rozmowy, to będziemy uzgadniać ten tytuł, dobrze? Bo jak ty już wpiszesz ten tytuł, to ja go potem nie mogę zmienić. Edytować. I w ogóle ja muszę kiedyś przećwiczyć inicjowanie podium, bo ja tego jeszcze nigdy nie robiłam, więc myślałam, że sobie umówimy się kiedyś, jak będziesz miał czas, to przećwiczymy, dobra? Dobra, spoko. No i... A ty dawałeś dzisiaj komuś funkcję lektorów, czy tam tych tak. Superfan asystent? Dałem superfan asystent dwóm osobom, ale patrzyłem w dziennik zdarzeń, no to jakieś fanki są. Ja ich nie znam, ale tutaj z no. tego, co widziałem, to nigdy nie wyzywały nikogo i tak dalej, także są chyba w porządku. Dobrze, a kto to jest? Sandy i Hanka Pończuszanka. Dobrze, bo mi się wydaje, że ten, niełatwo być paladynem i scha też by mogła pomóc. Tak, tylko że ich akurat nie ma, nie? Niełatwo paladynem być też go chyba nie ma. No, on ma asystenta.
No, no, bo superfan asystent tak wyjaśni widzom, że ma funkcję, że może dawać przerwy, zdejmować przerwy, może właśnie zarządzać głosówkami. Słuchajcie, no więc tak, ja za chwilę na jakieś pytania odpowiem. Chciałam powiedzieć, że to było takie nieplanowane, nie wiem dlaczego ja w ogóle stwierdziłam, że wejdę na tą głosówkę. Taki spontaniczny pomysł, tylko że ja zawsze, jak mam się pojawić na głosówce, to ja sobie robię taki plakat na w przedpokoju kilka razy i pokój Eli i kopię postów Eli, tam wrzucam taki plakat oraz na Facebooku i na mojej grupie na Facebooku fanclub Eli Gavin też wrzucam. Jak wszędzie już wrzucę, to wtedy wchodzę, no bo po co mam wchodzić, jak nikt nie będzie wiedział, że jestem, prawda? Także nawet w ostatniej chwili po prostu sobie wchodzę. To co, dajemy Marka na podium? Marek może sam chyba sobie wbić, nie? Weź go dodaj, bo ja nie znaczy, wiem, ja go, ja go mogę tylko zaprosić jedynie, nie? Marek, chodź na podium. Ja go zaprosiłem, ale czy wejdzie, to jest jego... No dobrze. Marek, zapraszamy cię na podium. Chyba, że już jesteś senny, zmęczony. Ale on ma łapkę do góry podniesioną. Ale to ja mu dałem zaproszenie, wiesz? I on musi akceptować. Aha, rozumiem. Dobrze. Słuchajcie... No więc tak, to nie było planowane, że ja się tutaj pojawię, ale miałam pisać coś na komputerze, ale może lepiej, że jestem. No, mam godzinkę, żeby porozmawiać, a ty, Mareczku, to ty się kładź spać i sobie najwyżej jutro posłuchasz, bo nic nie zamierzam tam mówić o nas za dużo, a poza tym na pewno nie powiem nic złego o tobie, także nic się nie martw. Bardziej myślałam, że coś o córeczce opowiem, czy w ogóle o tym, jak się czuję. No, także nic się nie martw, nic nie będzie tutaj złego mówione. Tęsknię za tobą, było bardzo fajnie, jak byłeś. I w ogóle tak mi dzisiaj jest smutno, że ciebie nie ma, że sobie w ogóle nie mogę znaleźć miejsca w domu, bo znowu nic nie jadłam. Żadnego posiłku nie przyrządziłam, rosołu nie zjadłam, spaghetti nic nie tknęłam, bo jak byłeś ty, to z tobą coś zawsze zjadłam, a sama nie mam w ogóle motywacji, żeby sobie nawet robić posiłki. Nie byłam na spacerze i w ogóle trochę się źle czułam, ale już jest lepiej. Czyli tak, czyli wszystkiego dobrego z okazji Nowego Roku wszystkim widzom, nic się nie martwcie, ja już będę was dołączać do głosu i Janys. Chciałam tylko powiedzieć, że nic się nie martwcie, że mi tam wyłączyli donaty, bo ja sobie to włączę. A jeśli nie, to pieniądze nie są dla mnie najważniejsze, znajdę sobie inny sposób na organizowanie gotówki, także o mnie się nie martwcie. Będę walczyć tutaj o powrót córki do domu. Do żadnego więzienia nie pójdę, ponieważ nic złego nie zrobiłam. W ogóle jestem osobą niekaraną. Nie mam nawet mandatu ani punktów karnych jako kierowca. Więc jeśli by mnie mieli nawet za coś skazać w sądzie karnym czy jakimkolwiek innym, to w pierwszej kolejności dostanę wyrok w zawieszeniu, jeśli bym się nie wybroniła zarzutów. I do żadnego więzienia nie pójdę. Natomiast nic złego nie zrobiłam, żadnej przemocy, żadnych gruźb, fałszerstw i możecie być o to spokojni, nie słuchajcie pogłosek. Te gazety, jakieś portale internetowe, które pozamieszczały takie artykuły zniesławiające mnie, ja do nich napiszę list otwarty i pismo. Wezwanie do zadośćuczynienia i do sprostowania tego. Opublikuję sobie swoją wersję wydarzeń, ale nie będę z tymi portalami wchodzić w żadną współpracę, żadnego wywiadu im nie udzielę. Mam na myśli Radio Z, Radio SK, Dziennik Polski, Gazeta Krakowska, Nasze Miasto Kraków, czy też LAW Kraków. To są po prostu lewicowe media portale. Ja udzielę wywiadów tylko i wyłącznie portalom prawicowym i na własnych po prostu
platformach. No, no to na razie może mogę odpowiadać na jakieś pytania, jak chcecie. Chciałam tylko powiedzieć, że jest wszystko w porządku. Oczywiście mogłoby być lepiej, nie czuję się za dobrze, ale ja sobie poradzę. Nie odchodzę z internetu. Nie wiem, słychać mnie, Kornel? Kornel. Tak, słychać, no. Słuchajcie, nie odchodzę z internetu, nie likwiduję kanału YouTube, nie będzie żadnego bana kanału, nie likwiduję Discorda, nie idę do więzienia, a moje dziecko wróci do domu i na łono rodziny, natomiast instytucje, urzędy, służby, organy ścigania i sądy zapłacą za to, co zrobiły i robią mnie i mojej rodzinie. Zapłacą, w sensie nie jest to żadna groźba, tylko po prostu ja tego już nigdy nie odpuszczę, bo krzywda, jaką wyrządzili mojej córeczce, bo ja jestem nieważna, ja nawet mogliby mi ręce połamać, czy by mogliby mnie nawet dać do więzienia na rok, ja bym to wytrzymała, bo ja jestem silna. Ale myśl o tym, że moje 12-letnie dziecko płacze, ma depresję, jest w szoku, daleko od rodziny, ja tego nigdy nie wybaczę, nigdy. Dopóki żyję, będę po prostu z tymi instytucjami walczyć. O tych domach dziecka całą prawdę ujawnię, będę robić filmy, nagrania. Jeszcze bardziej będę walczyć z tymi instytucjami. Nieważne, czy Marysia wróci do mnie, czy nie wróci, będę walczyć do końca życia. Aczkolwiek nie wiem, ile pożyję, czy jeszcze miesiąc, czy jeszcze 5 lat, a może 30 lat, prawda? Będę walczyć do ostatnich dni, bo to, jak mnie potraktowała policja, prokuratura ze swoimi absurdalnymi zarzutami bez sprawdzenia postawionymi, rujnującymi życie. Sąd rodzinny, który się na mnie mści za to, że ja nagłaśniam tą sprawę i mam coraz większe problemy i krzywda mojej córki, to po prostu nie odpuszczę tego. Chciałam też powiedzieć, że ja do tej pory nie zgłaszałam Mateusza Spysińskiego nigdzie. Zgłoszę go na policję o stalking, zgłoszę go o odszkodowanie. I po prostu ostatnio sam się przyznał, że nawoływał do tego, żeby mi wyłączono donaty. Cały czas mnie ta osoba prześladuje, tak jak inni youtuberzy. I bardzo was chciałam prosić, teraz mówię do fanów, żebyście wszystkich tych youtuberów, którzy nawołują do linczu wobec mnie, czy te media, czy inne osoby, które mi szkodzą, to po prostu zgłaszajcie na własną rękę, bardzo was proszę. No to wszystko tytułem wstępu, no i teraz sobie możemy już rozmawiać. No to Janys, dodaj kogoś i sobie rozmawiamy z widzami. Momencik. Ja też mogę dodawać, nie? No, możesz sobie wybierać, kogo chcesz. Ale ja wchodzę w tą łapkę. No, ty tam masz 11 zgłoszeń. Czekaj, to o Marek z Pomorza jest, ale on nie chce. Nie, ja go zaprosiłem. Jak jest zielona łapka, to ja zaprosiłem, a jak jest biała, to znaczy, że ktoś chce dołączyć. Jak jesteś na telefonie, to masz z lewej dolnej strony drugi przycisk z taką łapką i tam możesz sobie wybrać rozmówcę. Czekaj, to dam krakowski fan i co? Ale ja, kurwa, nie umiem dodawać tych rozmówców. Jak mam dodać z telefonu? Ej, ale poczekaj, Elu, bo kurczę, jest tyle osób, że coś się zacina, bo ja ich dodaję i oni nie idzie. Tulusa dodałem tego krakowskiego fana, no i nie idzie, nie wiem czemu. Czekaj, a jak ty ich dodajesz? Bo mi funkcja dodawania, może trzeba poczekać chwilę, a mi funkcja dodawania nie działa. No mi też nie. Coś jest z podium. O, teraz się udało kogoś. O, przez przypadek dodałem dwie osoby, przepraszam. Dobra, mogą być dwie. Słuchaj, ale jak ty ich dodajesz? Chodzisz na osoby i co? Nie. Ela, jak masz telefon, to w lewym dolnym rogu masz taki przycisk kamerki i drugi następny przycisk to jest
To jest, poczekajcie chwilę. To jest taka łapka. I łapka, tak, no. Tak, naciśnij tą łapkę. Tak. I musisz ten mikrofon nacisnąć ze strzałeczką, jak chcesz kogoś dodać. Powiedzcie mi, tak, słychać mnie dobrze? Chwileczkę. Ale momencik, to ja spróbuję na próbę Mako dodać. Momencik. Mhm. Aha, i to chyba trzeba czekać, czyli strzałeczkę z mikrofonem i tyle. Udało ci się, no? Udało się, aha, dobra, dobra. Później no to włączyć, wchodzisz w tą osobę. Dzień dobry, dzień dobry. Naciskasz, dobra, to rozłącz. Jeśli można, to może najpierw, kto był pierwszy? Krakowski fan, proszę, słuchamy cię. Masz jakieś pytania, krakowski fanie? Dobra, nie odzywa się. To w takiej sytuacji Włodara. Ja go wyrzucę dobry, i go wrzucę jeszcze raz, bo... Słychać mnie dobrze? Tak. Dobra, Elu, mogę ci zadać trzy pytania? Dobrze, proszę. Tylko nie wszystkie trzy naraz, dobrze? Bo nie zapamiętam. Dobra. Powiedz mi tak, co cię popchnęło do tego, że interesujesz się fotografią? No bo po prostu ja studiowałam filmoznawstwo, polonistykę i filmoznawstwo. I film jest ruchomą fotografią, prawda? W związku z czym, ponieważ miałam bardzo dużo zajęć na studiach takich filmowych, chodziłam na pokazy różnych filmów, więc się zainteresowałam generalnie obrazem. No i po prostu od strony technicznej i teoretycznej się uczyłam bardzo dużo na temat powstawania filmów zdjęć. Od XIX wieku, jak to wszystko było i to mnie w ogóle interesowało, to jest jedna rzecz. A druga to ja już fotografowałam w szkole podstawowej, bo mój brat miał po prostu aparat, najpierw Smienę, potem Zenita takiego rosyjskiego. Miał ciemnię w domu, taką fotograficzną w łazience. No i robił zdjęć. Podkradałam aparat, tą Smienę. Kupowałam sobie taką kliszę fotograficzną. I sobie robiłam zdjęcia w szkole podstawowej nauczycielom, dzieciom. No i oczywiście były, o ile dzieciaki się chciały fotografować, to nauczyciele nie za bardzo i zabierali mi ten aparat, wzywali rodziców i były ciągle problemy. I jeszcze miałam też taki magnetofon Kasprzak na kasety i chodziłam z tym magnetofonem i nagrywałam też nauczycieli na lekcjach, nie? Bo jeszcze wtedy kamery nie miałam, to te magnetofony też mi zabierali. I wzywali potem ojca, matkę do szkoły. No i ojciec przychodził i odbierał te rzeczy, potem mi kazał, że mam tego nie nosić, a ja dalej to samo, tak jak teraz trochę. No i... Ale zdecydowanie najbardziej... Lubię robić zdjęcia, filmy, ale najbardziej to lubię chyba pisać i mówić. Rozumiem. No. Ciekawie to przedstawiłaś, ci powiem szczerze. Drugie pytanie, jeżeli mogę zapytać, odnośnie Marka. Co po prostu cię kręci w Marku, jeżeli mogę o takie rzeczy pytać? Jeżeli nie, to zmienię pytanie. Co ci się podoba w Marku? Że go akurat wybrałaś jego? To jest trudne pytanie, złożone. Dobra, tego się nie da, tego się nie da po prostu powiedzieć w jednym zdaniu, to bym musiała napisać na 12 stron jakąś wypowiedź, ale po prostu jest interesującym człowiekiem, jest inteligentnym człowiekiem, pewnie twoim zdaniem, no i pewnie byś dużo rzeczy jeszcze z charakteru jego wymieniła, znając życie. Odpowiadając mi. Ja nie lubię takich mężczyzn, jakichś lalusiów, jakichś takich karierowiczów, zarozumiałych, donżuanów, różnych jakichś takich facetów bardzo już jakby ukształtowanych, którzy wiedzą, co chcą od życia, bo im z nimi ciężko jest cokolwiek robić, bo oni już mają swoją wizję swojego życia, prawda? A Marek jest taki
no, w pewnym sensie jak plastelina, że jego można o różne rzeczy poprosić i on się po prostu zgadza, on nie ma wymagań. Jak chcesz sobie szaleć, to sobie możesz szaleć, jak chcesz sobie odpoczywać, to nic nie robisz. No on się zgadza na różne moje pomysły bez zastanawiania się nad tym, czego ja chcę. I to mi po prostu odpowiada, a taki mężczyzna bardziej wymagający to by po prostu próbował na mnie wywierać presję. No kiedyś opisywałam, że umówiłam się z takim chłopakiem na randkę. No nie na randkę, tylko na takie spotkanie, nieprzystojny, jakąś tam firmę prowadził, miał fajny samochód. No to po prostu nie dało się w ogóle wytrzymać z nim, bo wszystko, co ja chciałam, to on chciał co innego i potem jeszcze się spotkałam z kilkoma innymi osobami w ciągu minionego roku i był ten sam scenariusz po prostu. Chciałam jechać do KFC, kupić jakieś jedzenie dla córeczki. Nie, no gdzie oni będą do KFC? Chciałam iść pod Wawel na spacer. Nie, oni wolą do rynku. Chciałam po prostu pogadać przez telefon. Nie, oni wolą u siebie w domu. I cały czas coś innego. To ja wolę takich mężczyzn spokojnych, którzy nie mają po prostu wymagań jakichś niestworzonych. Na przykład Marek. Mogę sobie chodzić w jakichś po prostu brudnych ubraniach. Nawet nie muszę się uczesać, a on tego i tak nie zauważy. Dobra, rozumiem. No i ostatnie, co mogę ostatnie, bo też muszę zmykać. No. Ostatnią rzecz, o którą chciałbym... O tym jeszcze opowiem, także to mi się podoba w Marku, że się tak po prostu nie czepiał wszystko. Aha, rozumiem. Dobra, to tak, Elu, ostatnią rzeczą to bym chciał ci powiedzieć tak na koniec już, że Marek będzie miał tak przejebane, ty kurwo jebana za to, że kurwa jest pedofilem pierdolonym, kurwa, Nowa Huta pozdrawia, kurwa. Tak właśnie mi się... Ale wiesz, ja się tak spodziewałem tego, ja czekałem, kiedy ja on też to powie. Ja już wiedziałem, że on na koniec coś powie, ja to wiedziałem. Ja też, tak. Ale nie szkodzi, bo słuchaj, bo to jest trochę tak jak z tymi donatami, nie, że ludzie tak jak na arenie gdzieś tam w starożytnym Rzymie, nie? Czekają na jakieś mięso, prawda? Także fajnie, że tak powiedział na koniec, bo przynajmniej mamy pierwszy jakiś zgrzyt, nie? Ale w ogóle... Nie będę, mogę zapytać o coś? Ale ja jeszcze tylko skończę jedno zdanie. Ale zobaczcie, jacy ludzie są podli, nie? Przed sobie chłopak, przyjęliśmy go grzecznie, ja mu grzecznie tutaj odpowiadam. Na koniec mnie zwyzywał. To już naprawdę... bezczelność, nie? A przecież ani jemu nic nie zrobiłam, ani w ogóle przecież ja nikomu nic nie robię. Żyję sobie po prostu spokojnie. Nikogo nie hejtuję. Przecież gdybym chciała, to bym mogła nawoływać, żebyście innym youtuberom zgłaszali, donaty, tipli, blokowali. Ja tego nie robię. Po prostu nie dokuczam konkurencji zawodowej, nie dokuczam innym ludziom. I skąd po prostu taka zawiść? No to tylko i wyłącznie, no naprawdę, ja uważam, że to jest za te moje poglądy polityczne, za to, że coś mi się udaje w życiu, że po prostu mam jakieś możliwości, talenty i to tak po prostu budzi taką niechęć, bo przecież niczym tego nie sprowokowałam. Ale dobrze, no to słucham pytań. Mogę się pytać? Tak, tak. To znaczy, że prokuratura okręgowa bezpodstawnie ci postawiła te zarzuty, o których mowa w dzisiejszym artykule? To jest pierwsze pytanie. To znaczy, po pierwsze, nie prokuratura okręgowa, tylko rejonowa? Okręgowa. Prokuratura okręgowa. A to z okręgowej nie mam żadnych zarzutów, tylko w rejonowej jest prowadzona sprawa. No, rzecznik prokuratury okręgowej się na ten temat wypowiedział. Aha, no to może akurat na temat, to może okręgowy mówi na temat tego, co się dzieje w rejonowej, bo... No, twierdził, że masz zarzuty od 5 do 25 lat. Ale... Przebywanie zakładnika i o groźby, czyli to są fałszywe zarzuty, czy była podstawa do postawienia ci takich zarzutów?
Nie, no żadnej podstawy, nieporozumienie, już wyjaśniałam po prostu tą sprawę, no i to jest po prostu analizowane. Ja nikomu nigdy nie groziłam, natomiast sprawa po prostu jest prowadzona w prokuraturze rejonowej Kraków-Podgórze. I pani prokurator... Czyli przybywałaś żadnego zakładnika, tak? Pani prokurator, która Katarzyna Zalewska z prokurator prokuratury rejonowej Kraków-Podgórze nie sprawdziła sobie w kodeksie karnym i zamiast wpisać paragraf dotyczący namawiania do zabójstwa, bo o to jak gdyby jestem oskarżona, że namawiałam niby... Przepraszam, nie jest taki zarzut. Ten paragraf mówi, że przetrzymywałaś zakładnika. No ale i groziłaś. Słuchaj, jak pozwolisz mi odpowiedzieć, to odpowiem, a jak nie pozwolisz mi odpowiedzieć, dobra, to odpowiem. Mi spodnie, dobra? Mhm. Więc mówię, więc jeszcze raz powtarzam, tylko po prostu daj mi minutę. Pani prokurator Katarzyna Zalewska nie pamięta dokładnie kodeksu karnego i zamiast wpisać zarzut namawianie do zabójstwa rzekomo mojej córki, wpisała paragraf dotyczący przetrzymywania zakładnika. Co ja żadnego zakładnika ani nie porywałam, ani nie przetrzymywałam, no bo niby kogo? Marka porywałam? Czy moją mamę? Tak sklejając fakty, to może chodziło o twoją córkę, której groziłaś nożem na przykład, albo krzesłem rzuciłaś. Ja ją niby przetrzymywałam zakładnika? No ja tego nie wiem, dlatego cię pytam, czy to jest prawda i czy są jakieś podstawy do tego, po prostu, żeby ci postawić takie zarzuty. Po prostu jest tylko jeden zarzut wpisany. Powinno być namawianie do zabójstwa rzekomo, a wpisano paragraf przetrzymywanie zakładnika, bo się pani prokurator pomyliło. Żaden zakładnik nie był przetrzymywany, więc to jest pierwsza rzecz. Druga, tam wszystko jest źle w tym zarzucie, bo jest twierdzone, że ja publicznie namawiałam do zabójstwa córki, a po prostu nic takiego nie było. Jak, już mi się nie chce o tym rozmawiać, ale tłumaczyłam to wiele razy, że... Może ta prokurator była w stanie... Kurde, no to zadajesz mi pytanie, czy dasz mi po prostu powiedzieć, bo wiesz, chodzi o to, że jak mi wchodzisz cały czas w zdanie, to ja nie jestem w stanie rozmawiać, wiesz, bo ja już nie pamiętam... To słuchaj, no to żegnamy się w takiej sytuacji, bo ja nie jestem w stanie odpowiedzieć, jeśli nie, ty mi cały czas przerywasz. To czekam. To ale już nie odpowiem, bo już zapomniałam, co mówiłam. No przepraszam, jestem zmęczona, jest wieczór. Jak mam coś mądrego powiedzieć, to muszę mieć chwilę, no chociaż 3 minuty, żebym się mogła zastanowić, bo to jest poważna sprawa, wiesz, ludzie to nagrywają. No, więc wobec tego dziękuję za pytania, żegnam się z tobą, nie odpowiem ci na nie, bo mi nie pozwoliłeś. Nie będę mówić od początku, bo nie jestem w stanie. Ja potrzebuję chociaż 3 minuty, żebym mogła odpowiedzieć na to. 3 minuty bez przerywania, żeby ludzie mogli zrozumieć sens mojej wypowiedzi. Jak mi cały czas wchodzisz w zdanie, to nie ma sensu żadnego ta wypowiedź. Bo ja jej nie potrafię zbudować, a nikt też jej nie zrozumie, jak przerywasz cały czas. Bo po jaką cholerę rozmawiać, jak po prostu w telewizji, jak sobie rozmawiają ludzie między sobą, to jest jakiś tam redaktor, jedną minutę ktoś mówi, potem minutę ktoś odpowiada, nie? Także nie odpowiem ci już na twoje pytania. No, tyle razy mi przerwałeś za każdym razem. Dobra, no to żegnamy się, do widzenia, dobranoc. Z następną osobą będziemy rozmawiać. Chciałam wyjaśnić, ale się nie da, bo mi ten chłopak cały czas przerywał. No to w końcu chciał się dowiedzieć coś ode mnie, czy nie? Halo, halo, to mógłbym zadać teraz moje pytanie? Ja sama, tak, powiem tylko jedną rzecz. Ja sama odpowiem potem na te pytania, jak już nikt nie będzie zadawał pytań, to się wtedy po prostu da powiedzieć. Chodzi o to, że ja udzielam odpowiedzi wielozdaniowych. Nie jestem w stanie w jednym zdaniu odpowiedzieć, ani nawet w 5. Dobra, słuchamy cię. Przepraszam, jeszcze tylko dodam. Przepraszam bardzo, bo się zdenerwowałam, bo po prostu no nie mam dobrego humoru, nie ukrywam, ale postaram się być miła, także zapraszam do zadawania następnych pytań.
No dobrze, to słuchać mnie dobrze? Ale jak będziesz Twitterem i będziesz dokuczał, to po prostu szczerz się. Nie zamierzam tutaj jak kolega wcześniej. Kolega wcześniej na pewno dostał bana, więcej się tu nie pojawi, a jednak wolałbym mieć dostęp, prawda, do serwera Discordowego. Ja mam takie... Nie wiem, czy dostał bana. Janes, wywaliłeś go? Nie dostał bana, po prostu opuścił podium. Ale sam opuścił, czy wyrzuciłeś go? Ja go wyrzuciłem. Najwyżej później mu się przystrzeli, najwyżej. Ale on może wrócić? Znaczy, jak go nie dodam, to nie, ale na serwerze dalej jest, nie? Aha, rozumiem, dobra. No to słuchamy cię. To ja chciałem zadać takie też właśnie trzy pytania. Pierwsze pytanie to, czy w związku z tym, że lewicowe portale napisały na twój temat tą nieprawdę, to czy może prócz tego listu otwartego i twojej wersji wydarzeń może udzielisz wywiad jakimś prawicowym portalom, na przykład w Polityce albo do czasopisma w sieci? Sieci. Teraz jest sieci. Tak. Zdecydowanie. Słuchajcie, ja nie miałam czasu, bo był Marek. Ja dzisiaj cały dzień jakoś próbowałam dojść do siebie po jego wyjeździe, bo nie ukrywam, że po prostu przykro mi jest, że wyjechał i tak mi jest smutno i ciężko. Myślałam, że coś dzisiaj zrobię, to się nie mogłam w ogóle zorganizować cały dzień. Także słuchajcie, jeżeli chodzi o te portale, to do nich napiszę, do każdego z osobna, jak również list otwarty, żądanie zadośćuczynienia i sprostowania tych wywiadów, tych artykułów. To jest jedna rzecz. Następnie sama sobie opublikuję swoją wersję zdarzeń, znajdę sobie jutro platformę, gdzie to zrobię, nie wiem, na Salon 24 albo gdzieś po prostu sobie to opublikuję na Facebooku, powiedzmy na Discordzie, w kilku miejscach. Moje po prostu stanowisko, opis, a to już wiele razy pisałam, więc wiecie mniej więcej, prawda, co się wydarzyło. I tylko, że z uzupełnieniem, że jakaś grupa hejterów założyła Biuro Ochrony Praw Dziecka i piszą do różnych jakichś lewicowych portali, mediów, kłamstwa. Jeden jakiś tekst w pięciu miejscach się znalazł taki sam. Dziennik Polski 24, Gazeta Polska, Nasze Miasto Kraków, Radio SK i ten sam artykuł. Czyli to po prostu napisane przez to Biuro Ochrony Praw Dziecka, założone przez jakichś hejterów z hejtujących mnie grup. Po prostu jakieś tam osoby dwudziestoparoletnie napisały jakiś artykuł, a te portale to przedrukowywują, używają mojego zdjęcia, moich zdjęć, jakichś danych, jest zdjęcie tylko z zasłoniętymi na czarno oczami, gdzie indziej w ogóle są czytane zdjęcia. Wystarczy wrzucić w Google zdjęcie nawet częściowo zretuszowane, żeby ustalić, kim jest dana osoba. To mnie zniesławia, jestem przedsiębiorcą, jestem poważną osobą, jestem youtuberką. Tak jak powiedziałam, jestem osobą niekaraną, nie mam żadnych na koncie przestępstw, absolutnie żadnych. Nie mam żadnych wyłudzeń, podrabiania dokumentów, oszustw Urzędu Skarbowego, żadnej przemocy wobec córki, wobec kogokolwiek, hejtu, stalkingu, nic. Nie mam nawet po prostu mandatu, nie mam punktów karnych jako kierowca, nie mam odebranego prawa jazdy za jeżdżenie po alkoholu. Nie zrobiłam przez 52 lata nic złego, nic. I nie dam sobie wmówić, że nagle stałam się kryminalistką z dnia na dzień, że nie tylko, że morduję ludzi, to jeszcze im zaniedbuję dziecko. Nagle się stałam pato youtuberką rzekomo. Wystarczy sobie wejść na mojego live'a, na kanał, otworzyć wybiórczo jakikolwiek film, żeby zobaczyć, co ja prezentuję na tym kanale. Nie ma tam żadnego pato-youtuberstwa. Granic, ale ich nie przekraczam. Absolutnie żadnego pato-youtuberstwa tam nie ma, więc ja sobie nie dam niczego wcisnąć i ja muszę się otoczyć
potrzebuję sobie jakiś taki zespół tutaj zorganizować, zapłacę osobom za pomoc, żeby mi pomogły tutaj po prostu pracować nad tym wszystkim, bo tak, jak jest na przykład taki sędzia w sądzie, prokurator, czy nawet komornik, czy ktokolwiek, nie? To taki komornik sobie zajmuje ludziom majątki, a on ma po prostu 10 osób takich aplikantów prawa, którzy siedzą i piszą mu te dokumenty, pomagają, ma kilka biurek, komputerów i sztab ludzi te pisma pisze, nie on, on tylko podpisuje. Ja też potrzebuję grupy przynajmniej kilku zaufanych osób, żeby mi pomogły walczyć z tymi instytucjami, no bo ja sama nie daję rady, nie, bo muszę różne rzeczy, mam obowiązki na co dzień. A to jest wszystko żmudne, prawda? No, no i tyle, no więc myślę, że się tu jakoś zorganizuję, znajdę sobie jakiś, szukam po prostu, czyli chciałam powiedzieć, że tak, szukam jakichś młodych osób, studentów, którzy za niewysokie honorarium byliby w stanie mi po prostu pomóc pisać te pisma do tych instytucji, nagłaśniać tę sprawę, reklamować mnie, no i pomagać w live'ach informatycznie. Ja zapłacę, więc potrzebuję w tym momencie sztab przynajmniej kilku osób do pomocy, bo dla mnie to jest za trudne, żebym to mogła sama ogarnąć, ale sama też ogarnę. Dobrze, Mako, masz jeszcze jakieś pytania? Tak, tak. Chciałem jeszcze dopytać, bo w związku z tym, że widzieliśmy to tego maila do firmy zajmującej się donate'ami i no, obawiamy się, co będzie z live'ami i się zastanawiam, czy masz jakiś plan na ewentualny ban na YouTube? Na przykład, czy planujesz przejście na jakieś inne platformy typu Twitch, czy nawet może Showup, który jest bardzo liberalny pod względem kontentu? Po pierwsze, nie wchodzi w grę żaden ban na YouTube, dlatego że ja nie, moje konto nie ma absolutnie żadnych ostrzeżeń. Ja na żadnym filmie, na żadnym live nie ma nic właściwego, żeby YouTube mi zablokowało kanał. Na YouTube mnie lubią. I nie ma w ogóle takiej opcji, żebym ja straciła kanał. Nie ma żadne, nie ma czegoś takiego, że jest jakiś ban na moją twarz. Ja nigdy nic złego nie zrobiłam, nie jestem żadną patologią. Do Tipli i do Tipo Live cały czas tam z nimi prowadzę rozmowy. Są inne też platformy udostępniające możliwość zarabiania na donate'ach. Natomiast dopóki jak mi się nie uda włączyć, będę sobie po prostu rozmawiać z widzami przez telefon. I po prostu będę bardzo dobrze. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, prawda? Bo może zauważyliście taką rzecz, że ja się trochę rozleniwiłam, prawda? Zaczęły się sypać pieniądze z tych donate'ów, przestałam robić filmy na kanał, zauważyliście? No bo po cholerę robić filmy na kanał, skoro i tak masz pieniądze z live'ów i możesz sobie w ogóle nie robić cały tydzień nic, prawda? A teraz nie mam wyjścia i muszę zacząć robić te filmy, bo żeby po prostu mieć pieniądze z tych odsłon. Bo skoro nie mogę dostawać donate'ów, a muszę, prawda, mieć dochody, no to będę robić więcej wideoblogów, więcej reportaży o Krakowie, o tych urzędach. A ja uważam, że są fajniejsze po prostu takie różne wideoblogi niż live. Odkąd moja córka jest odizolowana ode mnie, to tylko zrobiłam jeden film na kanał, więc zmobilizuję się, będzie więcej filmów i ilość wpłat sobie wyrównam. Ja nie potrzebuję. Ja nie chcę takiej kariery robić youtuberskiej jak Freeze czy tam inne osoby, bo mi się nie chce jeździć na jakieś koncerty, cały dzień tam po prostu zasuwać. Ja sobie chcę żyć spokojnie, robić filmy. Mi wystarczy parę tysięcy złotych tam, 2, 3, 4, 5 miesięcznie. I ja więcej kasy nie potrzebuję po prostu. Więc z odsłon filmów i z takich drobnych zleceń mogę sobie to zarobić. I mam w dupie donate'y, więc po prostu... No najwyżej sobie nie kupię lepszego samochodu.
i nie kupię sobie domu ekipy youtuberskiej, tylko go wynajmę. No i będę żyła tak samo jak do tej pory. Dobra, no to co, masz jeszcze jakieś pytania, bo damy kogoś następnego. No dobrze, to ja już opuszczę podium. Dziękuję bardzo za odpowiedzi. Bo ty właściwie o co pytałeś, to ostatnie pytanie, bo zapomniałam sobie. Ja pytałem, czy w razie ewentualnego bana na YouTubie wchodzą jakieś inne platformy w grę. No to jak najbardziej mogę na innych platformach też przecież robić filmy, ale nie będzie żadnego bana. I z tymi dostawcami donate'ów dojdę do porozumienia. Nie pójdę do więzienia, bo nic złego nie zrobiłam. I moje dziecko też wyjdzie z domu dziecka, bo nie ma żadnych podstaw, żeby było przetrzymywane. Ani nie ma żadnych podstaw, żeby odbierano mi prawa rodzicielskie. Także ja to wszystko wyjaśnię. Będę się odwoływać, będę tłumaczyć, będę nagłaśniać. I nie pozwolę sobie bez walki odebrać córki, kanału czy czegokolwiek. Całe życie ciężko pracowałam, żeby dojść do czegoś i nie pozwolę sobie tego wszystkiego odebrać dzisiaj. No dobrze, to dziękuję bardzo za odpowiedzi i tutaj już udzielam głosu mojemu imiennikowi. Ty jesteś, jak masz na imię? No właśnie tutaj jak kolega z Pysińskiej, też Mateusz. Aha, a jesteś z jakiej części Polski? Ja jestem z bardzo konserwatywnej części Polski, ponieważ Podkarpacie. Aha, no to Podkarpacie to fajna okolica, bo moja mama stamtąd pochodzi, z okolic Rzeszowa. No, no także tak, pozdrawiam serdecznie, dziękuję bardzo. Dziękuję. Witam serdecznie. Witamy. Słyszałem, że chcesz mnie pozwać i tak się zastanawiam za co. Ale kto mówi? Mateusz z tej strony oczywiście. Ten, którego chcesz pozwać. A nie, wiesz, co, z tobą nie będę. To nie jest jego głos. To nie jest. Jak? No to zobacz mojego live'a. Mogę ci udowodnić, nie wiem, co mam ci powiedzieć, że nagrywam o tobie 2 lata czy 3 lata. Taki prawdziwy, że z prawdziwością nie można pomylić. Nie, to nie jest jego głos. No ja pierdolę. Dobra, chcesz mnie, ma tego live'a. Chcesz mnie pozwać, przeprosiłaś mnie, a ja cię nie przeprosiłem na 3-4. Jestem twoją konkurencją zawodową. Na moim Discordzie. Proszę? Ja z tobą nie zamierzam rozmawiać na moim Discordzie, także ale tylko możesz mnie, usunąć. Możesz mi odpowiedzieć nie tylko, dlaczego chcesz mnie zmanować. Nie rozmawiam z tobą. O Jezu. Ojej. Opa. No, bardzo No dobra, dodamy następną osobę. A to był prawdziwy Spysiński? Tak. Aha. Ale miał live'a, ja to chciałam... mogłaś z e-maila pogadać chwilę, bo on ma live'a, pewnie on tam ma chyba z 5000 ludzi, widziałem. Ale kurwa, ja nie chcę... No? Ja nie będę z nim rozmawiać. Po prostu. W sumie racja, nie ma co. Bo ja sobie chciałam porozmawiać z moimi widzami. Nie będę się denerwować i ja, jeśli można, to wstrzymajmy się chwileczkę tutaj z rozmową z następną osobą. Huragan, dobrze? Możesz chwileczkę poczekać z pytaniem swoim. Po prostu nie będę rozmawiać z Mateuszem Spysińskim, bo nie mam mu nic do powiedzenia, nie chcę mi się zastanawiać, jak się powinnam zachować, jak się powinnam odnieść do tego, co on po prostu mówi. Nie czuję się dzisiaj najlepiej, nie mam dobrego humoru, wolałabym nie powiedzieć czegoś, czego bym potem miała żałować po prostu. No, ale jak słyszę tego człowieka, to mi przychodzą do głowy najgorsze myśli. I boję się, że mogłabym powiedzieć coś, za co bym naprawdę mogła pójść do więzienia, więc po prostu wolę z nim nie rozmawiać. Bo naprawdę on budzi we mnie jakieś najgorsze instynkty, także nie chcę absolutnie mieć żadnego kontaktu z tym człowiekiem, ani werbalnego, ani w żadnej współpracy, po prostu nic, no. W ogóle chodzi o to, że tak, ja wiem, że tam jakieś odsłony, tak i w ogóle, ale ja na przykład mam żal do Marka, że on
odebrał na moim live'ie telefon od psychotropa i zaczął z nim rozmawiać. No po prostu trzeba mieć jakieś zasady. No jak ktoś cię tak strasznie skrzywdzi, oszuka, kpi sobie z tobą, z ciebie, to ja mam z nim rozmawiać przed 500 moich widzów? Nie będę rozmawiać po prostu. Mam w dupie po prostu popularność. Chodzi o honor. Jakiś szacunek do siebie po prostu. Jeszcze od razu zdążył powiedzieć, że ja go przeprosiłam. A on mnie nie przeprosił. To jest jakiś po prostu człowiek, który ma jakieś straszne kompleksy. Tak, ja go chciałem trochę powyjaśniać, bo tam było 5000 widzów, chciałem go trochę wyjaśnić przy jego widzach, ale już tam lepiej sobie dać spokój z takim człowiekiem. On po prostu jest podstępny. Ja znam jego metodę. On by sobie najpierw rozmawiał tak normalnie, a na koniec by mnie zwyzywał, tak jak tamten koleś, co już był tutaj na głosówce, więc przyjmiesz go, będziesz z nim rozmawiał jak równy z równym, a na koniec cię wyśmieje. Ale nie, ja z nim już więcej nie zamierzam rozmawiać po prostu. Tak. Donaty mi w Tipli zablokowano i tam wcześniejsze, bo Mateusz Pysiński namawiał swoich widzów, żeby mnie zgłaszano. Tak samo mój kanał namawia do stalkingu, do linczu. Większość moich kłopotów jest przez niego, ale on tak jak skrzywdził mnie, tak skrzywdził setki innych ludzi, więc o czym ja mogę z nim rozmawiać? No. Słuchaj mnie? O, hej Ela. Tak, no witamy. Właśnie, ja bym chciała pociągnąć ten temat, co ten hejter krakowski fan zaczął. No i co było z tym nożem i krzesłem? Jakim nożem i krzesłem? No bo jakiś też inny hejter wrzucił takiego screena, że podobno Andrzej mówił, że ty w Marysie rzuciłaś krzesłem i ją z nożem goniłaś. Ale kiedy? Mój były mąż tak mówił? No ktoś tak twierdzi. Ale kiedy on tak mówił i gdzie? No taki screen wyszedł dzisiaj. Ktoś chyba nawet ten screen wrzucał na przedpokój, ale on zniknął. Ale po prostu mówił, pisał, bo ja nie słyszałam o czymś takim. No to może ktoś jeszcze raz tego screena wrzuci. W każdym razie tam było napisane, że Andrzej chce mieć zakaz zbliżania od ciebie, bo ty Marysię goniłaś z nożem i rzucałaś w nią krzesłem. I że o to chodzi z tym zarzutem o... Wiesz o co? Nie wiem o co. O to, że no miałaś zakładnika. O. Nie wiem w ogóle o co chodzi, ale mój były mąż tak mówił, pisał czy mówił na jakimś live'ie, bo pierwszy słyszę. Podobno Andrzej składał wyjaśnienia na prokuraturze. I niby kto ma dostęp do tych wyjaśnień? Wiesz, no ja nic nie wiem, ja tylko mam takie same informacje jak każdy inny tutaj na serwerze. Rozumiem. Nie było żadnej takiej sytuacji, żebym groziła córce nożem, rzucała w nią krzesłem, czy ją więziła w domu, jak również nie było sytuacji, żebym namawiała do jej zabójstwa. Nigdy córeczce krzywdy nie zrobiłam, nie oblałam jej wrzątkiem. Chodziła do szkoły, jeździła na wakacje,
dostawała pieniądze na kartę bankomatową, ma wszystko, rower, hulajnogę. W ogóle na nic nie choruje, nie chorowała. Była zawsze radosna, uśmiechnięta. Nigdy przez 12 lat jej życia nie było żadnego wypadku. Nigdy dziecka nigdzie nie zgubiłam. Nie upuściłam ani jednej wywiadówki, nie spóźniłam się ani raz po nią na świetlicę, co się często rodzicom zdarza, że szkoły zamykają, a rodziców nie ma. Nigdy się nie spóźniłam, żeby ją odebrać do przedszkola. Nie było żadnej interwencji policji na ulicy, żeby ktoś stwierdził, że na przykład uderzyłam dziecko. Nigdy absolutnie żadnej sytuacji, oprócz wymyślonych jakichś kłamstw, takich jak, że na przykład prowadziłam sobie live'a, a w tle było słychać na przykład w mieszkaniu coś takiego. To wtedy hejterzy mówili, że bije dziecko. No, albo miałaś seks. Albo na przykład, no jakieś szumy, szelesty w mieszkaniu. Kiedy szłam sobie po prostu do, no normalnie 5 godzin live'a prowadzę, no to muszę na chwilę wyjść do łazienki, do toalety, czy naleźć sobie coś do picia, czy zobaczyć przez okno, co tam się dzieje za domem, czy zobaczyć, co się u dziecka dzieje. Jak było słychać jakiekolwiek odgłosy z mieszkania, no to od razu były interpretacje, że rzekomo coś tam się dzieje, ale nigdy się nic niewłaściwego nie działo po prostu. Gdyby się działo, no to gdybym naprawdę była matką nieodpowiedzialną, to przecież zostawiłabym ją w samochodzie na upale, to się często rodzicom zdarza. Zapomniałabym włożyć nosidełka do samochodu, zostawiłabym na dachu, bym jechała, zgubiłabym wózek z dzieckiem. Poszłabym sobie do sklepu, kupiłabym sobie wódkę, upiłabym się, zostawiłabym dziecko gdzieś na ulicy. Nie było nigdy takich sytuacji, więc no, to chyba o czymś świadczy, prawda? Tak, ale ja mam jeszcze jedno pytanie o takie... Okay. Nagle 12 lat córeczka sobie szczęśliwie przeżyła i nagle się okazuje, że ja ją zaniedbuję, a przez 12 lat wszystko było idealnie. Już pomijam to, że wszystkim sama się zajmowałam, bo jestem po rozwodzie. Musiałam sama organizować pieniądze, wyjazdy, wycieczki, wakacje, wszystko w domu. Ja nie zatrudniałam nigdy żadnej pomocy, żadnej opiekunki, sprzątaczki. Mama mi nie pomagała, brat z żoną też nie. Nasze kontakty są tylko związane ze świętami, z różną taką rekreacją. Natomiast pranie, sprzątanie, gotowanie, zakupy, wszystko, zmienianie pieluszek, noszenie bagaży. Ja zrobiłam to sama własnymi rękami. Nikt mi nie pomógł przez te 12 lat. Sama to robiłam, bo byłam z nią sama. Nie dzwoniłam do mamusi, żeby mi pomagała. Do byłego męża nie mogłam zadzwonić, bo mnie opuścił. Sąsiad mi nie pomagał, kochanek też nie. 24 godziny na dobę pod telefonem. Dziecko nieraz wymiotowało, czy trzeba było jechać w nocy do lekarza, czy do apteki. Musiałam być trzeźwa na chodzie, wsiąść do samochodu, pojechać po wszystkie potrzebne rzeczy. Wiele razy dzwoniono do mnie ze szkoły, gdy nagle się coś działo, dziecko miało gorączkę, trzeba było odebrać. Nigdy w szkole nie mieli problemu, żeby się do mnie dodzwonić. W ciągu pół godziny się zgłaszałam, jak byłam potrzebna. Udzielałam się w komitecie rodzicielskim i tak dalej, i tak dalej. Mogłabym opowiadać godzinami. Okay, chyba nie zawiodłam nawet w jednej najdrobniejszej rzeczy, w której sama byłam zawodzona przez rodziców. A przede wszystkim... zrezygnowałam z pracy zawodowej, ograniczyłam ją, przestałam chodzić na śluby, na zlecenia nocne, żeby dziecka nie zostawiać. Przez 12 jej lat życia nie byłam na ani jednej dyskotece, ani raz nie byłam w klubie, nigdzie sobie nigdy nie poszłam, poza tylko tymi po prostu sytuacjami, jak się spotkałam z Markiem, a tak po prostu przez 12 lat nie poszłam sobie ani jeden raz wieczorem na imprezę przez 12 lat. Bo musiałabym wtedy dać Marysię do mamy albo moją mamę zaprosić do nas, a Marysia nie chciała, a ja też nie chciałam. W związku z czym przez 12 lat nie byłam ani jeden raz wieczorem w Rynku Krakowskim na tańcach. A bardzo lubię chodzić po klubach. Musiałam z tego zrezygnować. No ja też lubię.
Ela, a ja mam jeszcze pytanie jedno o takie hejterskie pogłoski, bo tam ludzie gadają, że ty sobie wąchałaś Cipę na live. Nie, nie wiem, nie przypominam sobie, ale wiesz co, ty jesteś chyba hejterką, bo ty po prostu tak... Nie no, absolutnie nie. Nie jestem, Ela. Ja mi się wydaje, że ona jest lekko upośledzona, może nie jest jej tylko. Ja ją wyrzucę po prostu. Nie, 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 czekaj, bo ja mam... Ja mam Aspergera, no nie? I jeszcze Ela... A to, ja jest, to jest to słoneczko? Nie, nie, nie. Nie. Ona też ma Aspergera, ale to inna. Ja bym chciała ogólnie kandydować tutaj na stanowisko lektora. O. No to może... No tak, ale zapytanie o wąchanie cipy na live'ie tego stanowiska nie dostaniesz. Ale to... Ela, to nie ja tak powiedziałam, tylko ludzie tak gadają. Mhm. Dobra, jak nie, to nie. Ja nie wiem, kiedy to było, ale chodzi o to, że tak. Prawda, czasem się pije alkohol na live'ie, tak? I człowiek wtedy no nie zawsze panuje nad tymi odruchami, więc na przykład były takie sytuacje, że na przykład wąchałam sobie paszki, czy nie jestem spocona, tak ze zwykłej ciekawości, bo to przecież na live'ie tego nie widać, że, czy ktoś jest spocony, nie? Ale żeby sobie sprawdzać, jak pachnie moja cipka czy tyłek, i pośladki, to raczej sobie nie przypominam takiej sytuacji, więc... Okej. Okay. No to było na tym ostatnim live'ie, najnowszym. I z Markiem? No tak. Chyba. Aha, aha. Nie wiem, w każdym razie na pewno ktoś tutaj jeszcze wróci nagranie na przedpokój. Jakbyś chciała zobaczyć, to... No, pewnie zobaczysz. Ale to tyle. Nie, dziękuję. Ja po prostu, jeżeli ja w czasie live'a trzymam dłonie przy nosie i sobie wącham ręce, to jeszcze nie świadczy o tym, no bo jak można sobie cipkę wąchać, że niby po prostu włożyłam sobie nogi między kolana i wąchałam, bo jakoś nie przypominam. Nie, nie. Nie, nie, że palce włożyłaś i potem wąchałaś palce. I co no tak, i to było tak poza kadrem, więc no nigdy nie wiadomo, dlatego pytam. No, ale jak to było poza kadrem, to mogłam cokolwiek wąchać, wylane piwo. Po prostu. No tak. Więc to tylko się można po prostu domyślać w tym momencie. Ale. No ale może. Właściwie to. No dobra, no coś chciałam powiedzieć, ale wiecie co, boję się już. Kurde, tak bym chciała być bardzo kontrowersyjna, a nie mogę, bo mam ochotę coś powiedzieć w tym momencie, no i niestety normalnie bym to powiedziała, ale ponieważ każda moja wypowiedź jest gdzieś tam wysyłana potem do tych różnych instytucji, to... Wiesz, ale tutaj są sami swoi, możesz ten, to jest twój serwer. To się po prostu boję, natomiast... Chciałam coś powiedzieć, tylko po prostu nie wiem, jak to ubrać w słowa, żeby się potem mnie po prostu ludzie nie czepiali. No dobra, powiem, odpowiem na to inaczej. Znaczy, to nie jest jakby na twoje pytanie, ale tak jako ciekawostka, nie? Mhm. Bo po prostu... albo nie, może lepiej nie będę mówić. Dobra, to tak czy inaczej ja ci, Ela, dziękuję za te dwie odpowiedzi i no, idę sobie słuchać. Dobra, skomentuję to. Tylko właśnie nie wiem. Wiecie co? To jest taka paranoja z tym sądem rodzinnym, że ja się już boję własnego cienia cokolwiek powiedzieć, że oni mnie będą po prostu prześladować. Ale dobra, skomentuję to, po prostu powiem tak, że prawda, ja z Markiem nie używam prezerwatywy i muszę wam powiedzieć, że ta sperma mężczyzny to ona normalnie w momencie kontaktu płciowego ma taki neutralny zapach, przyjemny.
ale po prostu wystarczy godzina, dwie, trzy, cztery i to białko się, bo plemniki sperma to jest białko też w pewnym stopniu, to się po prostu rozkłada i ma bardzo nieprzyjemny zapach. I prawda, można się umyć, no nie, po stosunku, ale jednak ta sperma się tam cały czas wydziela po prostu z pochwy, skoro był ten kontakt, no nie? I cały czas ten zapach się produkuje. To jest trochę tak, jak się ma okres, miesiączkę, prawda? Że trzeba cały czas się myć, nie? I mogłam na live'ie jakby wąchać palec, bo na przykład dla mnie to jest coś, to jest dla mnie naturalna sytuacja, no nie? Że mam jakiś taki dziwny zapach, bo normalnie ja w ogóle nie wydzielam jakichś intensywnych zapachów, więc specjalnie się nie interesuję tym, jak ja pachnę, czy tam jestem spocona, czy coś w tym stylu. No ale muszę wam powiedzieć, że ta sperma to jest po paru godzinach, to jest taki zapach naprawdę jakiś taki, no rozkłada się to, to jest takie nieprzyjemne. I jeszcze chciałam coś innego powiedzieć, bo ja pracowałam jako fotograf, no niedużo, no i kiedyś pamiętam, mieliśmy taką parę na zdjęciach, przyszedł jakiś tam mężczyzna z kobietą, oni w jakiejś branży pornograficznej pracowali i robiliśmy im zdjęcia takie nago chcieli, ale takie artystyczne, nie żadne porno, nie? I strasznie od nich śmierdziało jakoś tak dziwnie, nie? No i ja z fotografem, z kolegą, oni wyszli, nie? I ja mówię do tego kolegi, ale od nich śmierdziało, nie? O co to chodzi, że od nich tak śmierdziało? A ten kolega mówi, to ty nie wiesz, oni się po prostu duszą na okrągło i to sperma tak po prostu śmierdzi potem, jak ona się widocznie nie umyła i kurde, i śmierdzi, nie? A ja, aha. Także, no to tylko mogę na to odpowiedzieć w ten sposób. Ale po prostu, jak oni to walną do sądu rodzinnego, no to masakra. W każdym razie lepiej się bzykać w prezerwatywie, bo przynajmniej, kurde, potem ci się ta sperma nie rozkłada na tobie przez cały dzień, no. Oczywiście to można jakoś też wypłukać, nie? Trzeba by się tam namoczyć w tej wannie, kurde, po każdym stosunku, żeby to jakoś wypłynęło, nie? No jest problem z tymi facetami, no raz mówiąc. Dobra, następne pytanie. Jest jakieś? No, tutaj pytałem kogoś. Halo? Ja po prostu, słuchajcie, ja chciałam wam coś powiedzieć. Ja lubię takie różne głupoty opowiadać, nie? A potem mnie ludzie z tego rozliczają, że to jest niby niewłaściwe, nie? Ale ja nie przez przypadek te live'y robię o godzinie 22, czy te głosówki tak późno, no to dzieci nie mają prawa tego teraz słuchać. To jest na żywo, a to, że sobie ktoś to nagrywa, puszcza i to potem gdzieś jest w YouTube i sobie to oglądają jakieś niepełnoletnie osoby, to już jest na odpowiedzialność ich i ich rodziców, no nie? Więc ja sobie po północy opowiadam różne bzdury, tak jak na TVN czy w telewizji są jakieś programy typu Magia na Goście czy cokolwiek innego i też nikt nie rozlicza producentów tych programów z tych treści, bo są nadawane po godzinie 22, więc ja teraz też nadaję po godzinie 22. Dobra, no słucham pytania. Dzień dobry. Także mogłam sobie wąchać, bo stwierdziłam, że jakiś mam dziwny zapach i chciałam sprawdzić, co to do cholery jest, nie? Ale prawdę mówiąc nie pamiętam, musiałabym zobaczyć w ogóle to ujęcie, bo ja nie pamiętam wszystkiego, co robię na live'ach. No dobra, słucham. Ja mam pytanie. Czy masz, Elu, jakieś swoje cele na nowy 23 rok? A kim ty jesteś? Ile masz lat? Bo jakiś młody głosik. 25. A jesteś chłopakiem czy dziewczyną? Dziewczyną, ale chora. Ale czemu? Że to wpływa na twój głos? Że gardło cię boli? Tak, grypa złapała. Aha, i masz taką jakby chrypkę? Tak, tak, dokładnie. Aha, dobrze. Cele. Po prostu cele mam takie, że
tak jak pisałam w tych życzeniach i takich różnych tam moich przemyśleniach, po prostu no chcę dalej być taka, jaka jestem, robić to, co robię, tylko chcę się rozwijać, być coraz lepsza, coraz fajniejsza, zmieniać swoje błędy, poprawiać pewne rzeczy. Ale nie mam sobie nic do zarzucenia, nie uważam, żebym była złą mamą, złym youtuberem, złym człowiekiem. Chciałabym po prostu dobrze się czuć, bardziej o siebie dbać, bo jak się chce ładnie wyglądać, to trzeba naprawdę, dziewczyny, dbać o dietę. Alkohol tylko okolicznościowo, a nie żeby codziennie, nie nadużywać. Jak już macie ochotę sobie zapalić papierosa, to jak najmniej, najlepiej w ogóle. I generalnie dbać o siebie, myśleć pozytywnie. I po prostu być takim twórczym, mieć jakąś pasję, realizować się. Unikać właśnie konfliktów z różnymi ludźmi, jakichś takich nawet niebezpiecznych, konfliktowych sytuacji, tak jak ja nie chciałam rozmawiać z Mateuszem Spysińskim, powiedziałam, że on będzie chciał mnie poniżyć przy swoich widzach i przy moich widzach, a odmawiając mu rozmowy, to ja go w pewnym sensie zignorowałam, prawda? Tak. I on... Ja go mogłem poniżyć, ja bym go pojechał tam ostro, no ale jak już kazać go wyrzucić, to wyrzuciłem. No i on... on po prostu się poczuł urażony na pewno, bo jak był też u mnie na live, to też tam mu pisałam na czacie, że go nie chcę. Bo myśli, że ja jestem jakimś jeleniem, będę z nim rozmawiać do końca życia. Także moje cele są takie, że chcę bardziej o siebie dbać. I... A w jaki sposób chcesz o siebie dbać? No tak jak mówię, no dieta, jakiś zdrowy tryb życia, przebywanie na słońcu, jakaś ostrożność, jeśli chodzi o używki, dużo snu i tak dalej. Muszę wam powiedzieć, że Marek, jak się spotykam z Markiem, z youtuberem Markiem Łangowskim, to on po prostu, ani raz go nie widziałam tutaj w Krakowie pijanego i poza tylko tą sytuacją, jak na live się pokłóciliśmy, mam wrażenie, że trochę był nakręcony. A tak to się bardzo starał, bo chyba się już denerwował, że wraca do Krakowa i przepraszam, że wraca na Pomorze. A tak to po prostu Marek jest bardzo taki, no i mu się chce żyć, on sobie swoje rzeczy tam składa, wszystko, pomógł mi tutaj posprzątać w domu, no, zawsze się bardzo starał i taki był bardzo fajny przez całe to nasze spotkanie, także i sam on potem mówił, jak wrócił do domu, że chciałby właśnie tak dbać też o siebie. Staraliśmy się, żeby fajny był ten pobyt. Muszę z siebie dużo siły wykrzesać, żeby tą córeczkę wyciągnąć z tych problemów, jakie ma dzisiaj i żeby po prostu wyciągnąć konsekwencje wobec tych wszystkich ludzi, instytucji, które nas skrzywdziły. No to tyle, jeśli chodzi o te plany. To ja jeszcze mam jedno pytanie. Mhm. Bo mówiłaś, że jeżeli zablokują cię na tam Tipo Live, dostaniesz blokadę na donaty, to zamierzasz inaczej zarabiać. I moje pytanie jest, w jaki sposób, co miałaś wtedy na myśli? No, są inne platformy jeszcze do obsługi tych donatów, może będą powstawać na wstępne. Będę robić więcej filmów po prostu na kanał, będę sobie zarabiać na odsłonach. Będę robić więcej zleceń jakiś, odpowiadać na te sesje, zapytania o sesje fotograficzne, zdjęcia, pisać artykuły. Coś w zakresie mojej działalności, po prostu będę więcej usług z zakresu mojej firmy
realizować, bo mam na przykład cały czas jakieś różne zamówienia, ale się nie podejmowałam, no bo robiłam przykładowo te live'y, no nie? Tak jak mówię, ja potrzebuję tylko tam 3000 miesięcznie, żeby przeżyć, więc jeśli nie w ten, to w inny sposób je zarobię i... Myślę, że sobie poradzę. Mieszkanie mam, samochód sobie mogę kupić używany, nie muszę kupować nowego. I generalnie no nie są mi potrzebne pieniądze. Moja córeczka jest bardzo ładna, zdrowa, ona bez problemu ułoży sobie życie, znajdzie pracę, wyjdzie za mąż. Nie potrzebuję mieć posagu wysokiego, nie muszę po prostu jej na ten posag zarabiać, bo będzie miała kolejkę chętnych, którzy będą ją prosić o rękę i bez problemu znajdzie jakąś pracę, także nie muszę się o to martwić. Nie muszę po prostu dać jej w posagu 1 000 000 złotych, żeby się ktoś z nią ożenił, bo może mieć nawet długi i tak znajdzie sobie chłopaka z jej urodą. Dobra, dziękuję za odpowiedzi. Uciekam i daję szansę kolejnej osobie. Trochę, tak, trochę odbiegłam od tych wypowiedzi. A jak masz na imię? Klaudia. A jesteś z jakiej części Polski? Z Podlasia. Aha, a ty jesteś moją fanką czy hejterką? Fanką, największą. Aha. To cieszę się bardzo. No to serdecznie pozdrawiam i jak będziesz coś o tym nie chciała, to napisz do mnie tam SMS-a czy coś, dobrze? Jasne, miłego wieczorku. No, nawzajem. Dziękujemy bardzo. Teraz mnie słychać? Dzień dobry. Słychać? Elu, wiesz co, ja mam takie pytanie. Ja nie wiem, czy dzisiaj na pewno nie miałaś czasu ani ochoty przeglądać, ale pojawiają się coraz to nowsze informacje i fake newsy i tego jest bardzo dużo. Czy nie myślałaś o tym, żeby opublikować albo poinformować tutaj swoich fanów czy obserwatorów internetowych, jakie dokładnie zarzuty ciążą na tobie? Było już to pytanie, ja ją wyrzuciłem. Nie podobał mi się jej głos. Ale dobrze, nie, bo to była ta chyba Krawcowa czy coś, ona już do mnie dzisiaj dzwoniła. Chodzi o to, że słuchajcie, ale tak, ale chciałam na to odpowiedzieć tylko teraz bez jakiegoś przerywania, no nie? Słuchajcie, żadne zarzuty na mnie nie ciążą, absolutnie żadne. Nie mam żadnych problemów z prokuraturą, z sądem karnym, z policją, z prokuraturą i sądem karnym. Nie ma w ogóle żadnej takiej opcji, żebym była wrobiona w jakieś przestępstwo i poszła do więzienia. To jest w ogóle wykluczone. Moim jedynym problemem na dzień dzisiejszy jest to, że dziecko moje zostało zabrane, przebywa w placówce opiekuńczo-wychowawczej i z powodu uprzedzenia sądu rodzinnego i sędziów, którzy tam decydowali w sprawach, nie chcą dziecka wypuścić ani do mnie, ani do nikogo z rodziny, czyli ani do ojca dziecka, ani do mojej mamy, ani do brata z jego żoną, ani do matki Andrzeja, mojego byłego męża, ani do jego braci. Cała nasza rodzina się im nie podoba, po prostu 100 osób. I sobie po prostu to dziecko trzymają. I to jest dla mnie jedyny problem. Natomiast nie mam żadnych zarzutów o żadną przemoc, o żadne przestępstwa, a nawet gdybym miała, to nie pójdę do więzienia, bo ja jestem osobą niekaraną i w pierwszej kolejności dostałabym wyrok w zawieszeniu. Jeżeli psychotrop, bo nie chcę tutaj nikogo pomawiać, za dźgnięcie kogoś nożem był w więzieniu 2 lata, no to bardzo przepraszam, ale ja chyba dłużej nie pójdę do więzienia na dłużej niż 2 lata. Tylko najwyżej, kurde, mogą mnie zamknąć na 2 miesiące.
albo pół roku, albo rok, to wtedy gwarantuję, że napiszę książkę o tym. To będzie właśnie ten punkt zwrotny w mojej karierze, opowiem po prostu, jak mnie zrobiono i tak dalej, no nie? Bo o tym, jak byłam w tym areszcie i jak mnie potraktowali na tej policji i o tym zabraniu dziecka, to też jest dobry. To już jest bardzo dobry materiał na książkę, bo Marek znalazł film o domach dziecka w Polsce, jak to po prostu działa. I słuchajcie, ja nie oglądałam tego całego filmu, bo nie byłam w stanie. Ja podam jeszcze raz link wam do tego. Po prostu opieka społeczna w Polsce, ktoś tam gdzieś w Warszawie czy w centralnej Polsce wymyślił jakieś zasady, jakie funkcjonują w tych domach dziecka i w tych ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych. Słuchajcie, to są zasady, które są gorsze niż w więzieniu i w areszcie, bo ja będąc w areszcie 2 dni i 2 noce, chociaż nic nie zrobiłam, to mogłam sobie tam leżeć, nie musiałam nic robić, tylko moim jedynym problemem było to, że nie miałam się czym zająć, patrzyłam się w ściany, nie miałam nawet gazety, nic nie miałam, nie? Ale przynajmniej nie musiałam sprzątać, nikt mnie nie dręczył, nikt do mnie nie mówił, nie musiałam wykonywać żadnych zadań, nie miałam żadnych obowiązków, a moja córka jest po prostu w tym domu dziecka, gdzie przebywa, cały czas gnębiona, budzi się o 7 rano, nawet w święta, musi chodzić spać o godzinie 21, jak małe dzieci, chociaż ona ma 12 lat. Jej rówieśnicy sobie chodzą wolne dni o północy spać. Nie może grać na instrumentach, nie ma dostępu do komputera, nie ma dostępu do internetu. Odbiera jej się cały czas telefon, niby ma przez pierwszy tydzień pobytu tam w tym ośrodku zabrano jej w ogóle telefon, żeby przypadkiem się nie kontaktowała z rodziną. Potem ma po prostu pół godziny dziennie, może dostać swój telefon komórkowy. Ale wszystko polega na tym, żeby dziecko się nie kontaktowało ze światem zewnętrznym, żeby nie mówiło, co tam się dzieje, jaką mu krzywdę wyrządzają. I cały czas wymyśla się różne pomysły, preteksty, jakieś rzekome kary, żeby tego telefonu temu dziecku nie dać. Czyli tak, teoretycznie może korzystać z telefonu, tak jak inne dzieci w Polsce w wieku 12-latki, ale w praktyce nie dostanie go, ponieważ ktoś w jej pokoju palił papierosy, bo 16-letniej dziewczynie mamusia dała na przepustce papierosy, ona sobie paliła, Marysia siedziała na drugim łóżku i nie doniosła, nie zgłosiła nauczycielce, że ktoś pali, to za to i nie mogą dostać telefonu, jakieś mają limitowane jedzenie, nie wiem, no różne są po prostu kary, nie wychodzą na pole. Ale co moje dziecko miało zrobić? Miało donieść na 16-letnią dziewczynę, że ona paliła papierosa w pokoju. Wiecie, co by się stało, jak ona by się poskarżyła, jakby ona doniosła? Wiecie, co robią donosicielom? Mogłaby po prostu straszne rzeczy tam przeżywać. Tak to miała tylko karę w postaci odebrania telefonu. A mogliby ją za to zbić, mogliby ją za to okaleczyć, mogliby jej za to zniszczyć ubrania, mogliby ją za to tam nękać, że jest kapusiem, odrzucić, prześladować, cała grupa po prostu, prawda? Więc chyba nie oczekujecie, że dziecko będzie donosicielem, bo tam chcą, w tym domu dziecka chcą, żeby dzieci były donosicielami, żeby donosiły po prostu. Moja córka nie będzie donosicielem, bo ja ją tak wychowałam i cały czas jest karana. Nie może dzwonić, nie może wychodzić, nie może różnych rzeczy robić. Nie może grać na instrumentach, nie ma dostępu do internetu, nie ma dostępu do komputera, nie może swobodnie wychodzić na pole, nie może rozporządzać swoją kartą, bo nie chodzi do sklepu. I została przeniesiona do innej szkoły, tam jej nikt nie lubi, nie ma od kogo brać notatek, nauczyciele ją źle traktują, dzieci w szkole ją traktują jak jakiegoś lumpa z domu dziecka, oni nawet nie wiedzą, że to jest youtuberka, córka znanej youtuberki, profesora akademickiego, traktują ją jak jakiegoś śmiecia, no i tak dalej, już teraz się nie będę po prostu nad tym rozwodzić. Dobra, to może przejdźmy do pytań na razie. W każdym razie, no jest masakra. Aha. Czyli
Janys, jesteś tam? Halo, Janys? Nie ma Janysa. A pewnie zaraz dołączy. Słuchajcie, no... Tak, aha, wiem w jakim kontekście to mówiłam. Ja po prostu rozpierdolę system. Ja wszystko ujawnię, co w tych domach dziecka jest. Przede wszystkim, Janys, jesteś tam? Janys się wyłączył, dołączy za nas, do nas na chwilę. A słychać mnie, bo tutaj mam dwie osoby. Słychać mnie? Halo? Halo, słychać. Ja jestem w drodze po papierosy, ale jestem, słucham cały czas. Aha, dobrze. Słuchajcie, ja opiszę po prostu, co się dzieje w tych domach dziecka, bo to są takie zasady wymyślane. W tych domach dziecka są zasady takie, jak wymyślali hitlerowcy w obozach koncentracyjnych. I ten film, który Marek znalazł, jest o tym, że dzieci, które wychodzą z domów dziecka, mają depresję, muszą zażywać środki psychotropowe, okaleczają się, sięgają po używki, nie mają szansy na normalną edukację, pójście na studia. Są to ludzie po prostu złamani, którzy przeżyli taką traumę, że nie są w stanie się potem po prostu pozbierać. I ja muszę zrobić wszystko, żeby moje dziecko wyszło stamtąd, bo jest już tam 6 tygodni. Dobra, to ja sobie dołączę teraz kogoś tutaj, jeśli chodzi o pytania. To są w ogóle jakieś po prostu zasady w tych ośrodkach opiekuńczych, to jacyś chorzy ludzie wymyślali te zasady, te regulaminy, jacyś po prostu sadyści. W tym momencie się nie odnoszę do pracowników tych domów dziecka, bo to są po prostu tylko ludzie, którzy tam idą do pracy i dostają pensję, no nie? Ale z drugiej strony, jeżeli oni pracują w takich placówkach i zgodzą się na ten regulamin, który jest tak strasznie krzywdzący dla dzieci, no to jest trochę tak jak pracownicy obozów koncentracyjnych, że niby oni tylko tam pracują, ale ładowali, mordowali tych Żydów, włączali gaz i ładowali ich do pieców. I to są po prostu ci pracownicy domów dziecka, moim zdaniem, są tak samo odpowiedzialni za to, co się tam dzieje, pomimo że to jest odgórnie im po prostu narzucane. I nie, wcale się nie boję tego porównania do hitlerowców, bo to są po prostu... W tych domach dziecka i w tych placówkach opiekuńczo-wychowawczych panują zasady takie po prostu, jak były zasady w czasie II wojny światowej przez hitlerowców opracowywane wobec Polaków. I nie boję się użyć tego porównania po prostu. Różni się tylko tym, że tam nie są te dzieci zabijane i ładowane do pieców, a reszta to jest po prostu... I że dostają jedzenie, nie leżą na pryczach na zimnie. Ale cała struktura, mechanizm jest ten sam. I tak samo się traktuje bliskich, rodziny. Nie wiem, po prostu, dobra. Ktoś do nas dołączył, chcesz zadać jakieś pytanie? Bo nie wiem w ogóle, czy mnie słychać. Słychać. Ach, to ja. Dodaj sobie kogoś, albo czekaj, ja ci dodam szybko. Mieć kartę. Ale tu jest jakiś rozpuszczkę i on tego nie, on nie pytał nic. No właśnie dziwne, bo mówi, że bym go dodał. Po prostu moja córka jest w obozie. Tak. A nie w żadnym domu dziecka, kurwa, to jest obóz. Po prostu wzięli ją, żeby jej zapewnić lepsze warunki niż miała w domu rodzinnym, a żyje w jakimś po prostu koszmarnym ośrodku. I wcale się nie dziwię Markowi, że się tam negatywnie wypowiadał, bo... Dobra, nie będę ciągnąć tego wątku. Kamikaze, masz pytania? Tak, hej Elu. Ja mam takie pytanie, może trochę dla rozluźnienia tej głosówki, w związku z tym, że jesteś filmoznawczynią, to mam takie pytanie, jakie są 3 twoje ulubione filmy? Słuchaj, a czy mnie w ogóle słychać? Było, jak teraz mówiłam? Słychać. Tak, słychać cię.
Aha. Słuchaj, ja nie mam ulubionych filmów ani ulubionych książek, po prostu. No nie mam czegoś takiego, dlatego że lubię po prostu określony typ filmów, powiedzmy. Ale jakichś określonych to nie mogę powiedzieć, bo jest tyle filmów, że wiesz, trudno jest akurat wskazać 3 czy nawet 10. Ja po prostu lubię filmy oparte na faktach. I takie w miarę pozytywnym zakończeniem. Nie jakieś takie dołujące po prostu historie, że się można załamać. Tylko, że tam ludzie sobie jakoś poradzili po prostu ze swoimi problemami. Znaczy, jeśli oparte na faktach, to mnie tam interesują. Czasami może być koniec jakiś negatywny. A w przypadku bardziej takich filmów przygodowych, to lubię, jak bohater ma jakieś problemy, z których po prostu wychodzi. Natomiast nie znoszę jakichś filmów wojennych. Science fiction jakoś mnie w ogóle nie pociągają, bo to dla mnie jest bzdura. Nie jestem się w stanie jakby wczuć treść filmu. I, no, takie sensacyjne lubię, ale po prostu bez jakiejś znowu jakiejś skomplikowanej fabuły. Także po prostu nie mam też za bardzo jakichś ulubionych reżyserów. Ogólnie to oglądam wszystko jak leci. Mieliśmy z Markiem iść do kina, jak przyjechał, ale nie mieliśmy po prostu czasu. Tak bym mogła coś oglądnąć i wam coś fajnego po prostu opowiedzieć. Także no, nie mam jakichś akurat ulubionych filmów. Ani nawet książek. Mogę zadać bardziej jeszcze jedno pytanie? Bardziej po prostu gatunki, nie? Tak, proszę. Tak, rozumiem. Mam jeszcze tylko jedno pytanie do ciebie. Jak to się stało, że po przedostatnim live'ie Marek skończył ze śniakiem pod okiem? Może chciałabyś nam wytłumaczyć? To nie jest hejterskie pytanie, tylko po prostu ciekawi nas to. No, rozumiem, tak. Bo jakby spora część widowni posądzała cię o to, że może tam się coś wydarzyło i doszło do rękoczynów, a niekoniecznie musiało tak się stać, więc... Niegrzeczny był Marek. To znaczy po prostu... Nie, to był... Ja nie pamiętam dokładnie, dlaczego on ma to oko podbite, bo nie przypominam sobie, żebym go uderzyła w oko, więc musiał się faktycznie uderzyć. Pokłóciliśmy się po prostu po live'ie. Ten live był w piątek, prawda? Przed Sylwestrem. Tak. No. Chodzi o to, że ja mam żal do Marka o coś takiego, że on, prawda, przyjechał do mnie na tydzień, no nie? Uprosiłam go, żeby został dzień wcześniej, dzień dłużej, do poniedziałku. W piątek robiliśmy live'a. I Marek nie lubi robić tych live'ów, bo on się denerwuje, tam są jakieś obraźliwe komunikaty w tych donate'ach, nie czuje się komfortowo, sięga po alkohol przez to, ma zły humor. No on po prostu dlatego nie live'uje na co dzień, bo on sobie nie daje rady po prostu z tym hejtem. Zresztą ja też z trudem, ale wiadomo, chcę jednak, żeby robić te transmisje. No i Marek jest taki, że on po prostu bez żadnego powodu czymś tam się zdenerwuje i teraz to się zdarzyło, że on zapakował wszystkie rzeczy i stwierdził, że idzie na pociąg i się wyprowadza w środku nocy. No to było takie niemiłe, prawda? Bo ja nie chciałam, żeby gdziekolwiek szedł. Przecież można się pokłócić. Przecież ludzie, pary, małżeństwa się kłócą.
a nikt się po prostu po 15 minutach nie wyprowadza, no nie? A on jest taki, że mu nic nie można powiedzieć, nie można na niego nakrzyczeć, bo on zaraz pakuje torbę i wychodzi. Także to było takie trochę przykre, no nie? I przecież ludzie się ja jestem, bo on jest taki, że trochę tak jak tutaj w tych relacjach, na serwerach, czy w ogóle, no nie? Obrazi się i się nie odzywa potem. A ja jestem bardziej osobą, która szuka konfrontacji. Ja się wolę pokłócić, nawet się chociażby pobić, nie? Ale się nie wyprowadzę nikomu w środku nocy. No, a on po prostu zawsze się wycofuje, no nie? Coś mu powiesz, to nie będzie odbierał telefonu przez tydzień. Coś tam mu się nie spodoba, to się nie będzie odzywał potem tam w tym internecie. Nakrzyczysz dla niego w środku nocy, bo masz akurat zły humor, to kurde, spakuje walizkę, czaśnie drzwiami i wyjdzie. No, to jest takie niefajne, nie? No, zdecydowanie karanie kogoś ciszą niezbytnio fajne. No i on nad morzem tak zrobił, że się po prostu zapakował. Zawsze jest tak, jak zostaje już tylko tam 2-3 dni przed końcem, to on się pakuje, wyjeżdża i po prostu jakby żąda ode mnie, żebym go przepraszała, wstrzymywała. To jest takie trochę dla mnie poniżające po prostu, że ja go muszę zatrzymywać, że on się obraża bez powodu. Ja nigdy, ja się spotykałam z różnymi chłopakami w życiu i nie przypominam sobie, żebym ja kiedykolwiek się od kogoś wyprowadziła czy z kimś zerwała. Natomiast owszem, były awantury jakieś tam, raczej szukałam konfrontacji, no nie? Tak, żeby się trzaskać drzwiami, wychodzić i się nie odzywać tydzień, to nigdy tak nie robiłam. Już bardziej szukałam konfrontacji, jakiejś awantury, wyjaśnienia sobie pewnych spraw, nawet krzykiem, ale kurde, nie zamykania drzwi, pakowania walizki i uciekania. Po prostu, no rzeczywiście pokłóciliśmy się wtedy, on po prostu chciał się wyprowadzić i pójść sobie na dworzec. I to było dla mnie bardzo przykre. I tak samo zrobił, jak byliśmy nad morzem. I po prostu bałabym się z nim gdziekolwiek pojechać teraz, że znowu tak zrobi. To jest bardzo przykre. No, zdecydowanie wasze relacje ma dużo wzlotów i upadków. Nie, nie o to chodzi. Po prostu... No ale byłeś na tym live'ie. Ta ilość tych wyzwisk, tych donate'ów, tych chamskich wszystkich komentarzy... Marek tego nie wytrzymuje psychicznie i dlatego on tak reaguje. Wtedy nad morzem było to samo, wyzwiska na live'ach i potem w nocy chciał się wynieść, nie? Ja mam jakąś znacznie większą tolerancję na znoszenie tych wszystkich obelg, bo myślę, że mam po prostu może większe poczucie własnej wartości. Po prostu jak mi ktoś pisze, że jestem śmieciem, szmatą i tak dalej, to ja i tak wiem, co w życiu dokonałam, osiągnęłam i choćby mnie po prostu katowali w więzieniu, pałowali 5 lat, to ja i tak nie uwierzę w to, że jestem śmieciem. A boję się, że jakby Marka pałowali miesiąc, to on by się przyznał do wszystkiego, że jest żabą. Po prostu dałby sobie, bo tak po prostu dręczą ludzi w więzieniach, znęcają się, wyzywają, pałują, że ludzie potem podpisują dokumenty, oświadczenia, przyznają się do winy, której nie popełnili, byle tylko mieć spokój, nie? Ja bym się nie dała złamać, to w ogóle nie wchodzi w grę. Może Marka przytłacza to, że jest w związku z taką showmanką, youtuberką i... Nie daję rady przy twoim boku. Nie, po prostu ja do tej sytuacji, którą mam dzisiaj, byłam przygotowywana 20 lat, bo mój zawodowy sukces mniej więcej od 2000 roku się budował.
Pana Marka to wszystko spadło w ciągu jednego roku. To jest za szybko. Ja już miałam dużo różnych załamań, przejmowałam się, ponieważ to się ciągle powtarza i ciągle to samo. Jedni hejterzy już się zestarzeli, niektórzy umarli, urodzili się następni i robią to samo, co ci ludzie, którzy robili 10 lat temu. Ja już rozpoznaję te mechanizmy, nie? Na przykład ten Mateusz Pysiński, on myśli, że on jest ode mnie mądrzejszy i że on mnie przerobi na mydło, a po prostu on jest ode mnie młodszy. Ja wiem, o co mu chodzi, bo ja już takich Spysińskich w życiu spotkałam wielu. On jest dla mnie przewidywalny, ja wiem, co on może jeszcze zrobić, na co go stać. A on nie wie po prostu, co ja mogę zrobić, bo sam fakt, że przyszedł na tą głosówkę i został wyrzucony, to on myślał w swojej naiwności, że ja będę z nim rozmawiać tutaj. On może jedyne, co to w mordę ode mnie dostać. On myślał, że on sobie tutaj wejdzie i będzie sobie ze mną tutaj rozmawiał. I to świadczy o tym, że on nic nie wie o życiu, prawda? No, zdecydowanie szukał zaczepki. No, liczył na to, że się zdenerwujesz, pokłóci się z tobą i będzie miał nowy materiał. Nie, po prostu wracając do Marka, to ja Marka bardzo lubię i fajnie, że był tutaj w Krakowie. Po prostu oderwałam się od tych wszystkich problemów, bo żyłam w takim strasznym napięciu cały miesiąc, że jakiś tydzień po prostu dzięki niemu tak przeżyłam w miarę normalnie. A teraz ten pierwszy dzień, jak on wyjechał, to znowu jest to samo, co było wcześniej. Po prostu. Także dobrze, że przyjechał, bo jakoś trochę się zrelaksowałam. Może teraz nie zwariuję jeszcze tak szybko od tych wszystkich zmartwień. A dzisiejszy dzień to miałam taki po prostu smutny, nie? Bo już trzeba było się tutaj zająć jakimiś działaniami i... Nie, wszystko będzie dobrze, tylko po prostu przykro mi jest, dlatego że po prostu moje życie to jest pełne takich zakrętów. Chodzi o to, że urodziłam się, prawda, i różne tam były problemy, starałam się, wychodziłam na prostą i cały czas myślałam, że już jakiś osiągnę sukces, a potem się okazywało, że nic z tego po prostu. I tak cały czas to życie sobie ze mną tak gra, że już jestem blisko, już się wydaje, że to jest to moje życiowe 5 minut, że już jestem blisko celu, że będzie wszystko fajnie. A potem się okazuje, że gówno prawda i po prostu nic nie ma. No bo tak mówiąc w skrócie, no to tak, urodziłam się, jak chodziłam do przedszkola, to było wszystko fajnie. Poszłam sobie do szkoły podstawowej, wydawało się, że tak, miałam dobre oceny, byłam zdrowa, ładna. Rodzice mieli dobrą pracę. I powinno się wszystko fajnie układać. No ale niestety w Polsce był komunizm, stan wojenny, wyłączali prąd, nie było w sklepach towaru. Rodzice się denerwowali, szykanowali ich. Mama tego nie wytrzymywała, psychicznie denerwowała się. Po prostu ojciec dużo pracował, ciągle go nie było. Także ten okres, jak byłam w tej szkole podstawowej, to tak wspominam jak taką traumę. Potem poszłam do liceum. Rodzice mnie zapisali do jednego z najlepszych liceów w Krakowie, pierwszego liceum nowodworskiego. Nie mogłam sobie poradzić po prostu z tą szkołą. 8 godzin w szkole, a potem wracałam do domu
mając tam 15, 16, 17, 18 lat, to trzeba było się uczyć po prostu kolejne 6-7 godzin, żeby się przygotować na następny dzień. I tak mi minął ten okres w liceum. W ogóle nie miałam czasu na żadne życie prywatne, spotkania. Cały czas nauka, nauka. No, dzięki temu się dostałam na studia, bo oczywiście ciężko się było dostać na takie studia państwowe. Po 15 osób na miejsce. No to się dostałam, bo się uczyłam sporo. I na tych studiach znowu dużo obowiązków, czułam się taka wyalienowana. No to jak byłam już na studiach, to tak sobie trochę nie radziłam, po prostu zdrowotnie można powiedzieć, bo przestałam jeść i miałam problemy ze snem. Spałam po jakichś nietypowych godzinach, albo w nocy w ogóle nie spałam, bo się uczyłam do tych sesji. Albo po prostu w dzień spałam. No wszystko mi się rozregulowało, bo to już było za dużo tych wszystkich problemów. Miałam tam dobre oceny na studiach, ale już sobie tak nie radziłam z tym fizycznie, no nie? No jak skończyłam studia, to wtedy już jakoś potrzebowałam paru lat, żeby dojść w ogóle do siebie po tej traumie liceum i studiów, bo chciałam mieć dobre oceny, dla mnie to był straszny wysiłek psychiczny i fizyczny, żeby sprostać tym wszystkim wymaganiom. No więc parę lat potem tak dryfowałam. W końcu założyłam sobie tą działalność gospodarczą, zaczęłam robić jakieś fajne zlecenia, śluby, ludzie mnie lubieli. To od razu się przyczepiła konkurencja zawodowa, zaczęli mi zamieszczać jakieś negatywne opinie w internecie, że nie umiem robić zdjęć, filmów, że oszukuję klientów, że się nie staram. No i przestali ludzie u mnie zamawiać cokolwiek. Nie wiem, słychać mnie? Jesteś, Janys? Tak, jestem, cały czas słucham. No i okazało się w pewnym momencie, że już nie mogę za bardzo tych usług oferować, bo internet, nikt nie wiedział, wydawało się, że internet to jest medium, które służy do reklamy, a tak naprawdę to jest medium do gnębienia ludzi. Zanim jeszcze jak gdyby straciłam zlecenia do końca i ten wizerunek przedsiębiorcy, to wyszłam za mąż. No i wydawało mi się, wychodziłam za mąż, że będzie wszystko fajnie, no nie? No, ale zaraz po ślubie się okazało, że mój mąż wcale mnie nie kocha, że mnie zdradza, że mnie traktuje, źle traktuje. Przed ślubem był bardzo miły, bo chciał mnie po prostu uwieść, poderwać, żebym wyszła za niego za mąż, a po ślubie już pokazał swoją prawdziwą twarz. Źle mnie traktował, byłam po prostu, czułam się nieszczęśliwa w tym małżeństwie, bo chłopak nie z mojego środowiska, nie z mojej grupy społecznej traktował mnie po prostu w domu jak śmiecia i kochałam go i cierpiałam przez to bardzo. Poroniłam dwie ciąże przez to. W końcu, równocześnie pracując cały czas, nawet chodziłam w ciąży do pracy na te śluby w nocy, żeby zarabiać pieniądze. W końcu jak urodziłam Marysię, miała roczek, to Andrzej nas zostawił. I potem już się zajmowałam nią sama. Wtedy już nie miałam w ogóle zleceń jako firma, bo mi konkurencja zawodowa zniszczyła i wizerunek, właśnie fotografowie, filmowcy. Bo chodziło o to, że ja fajnie robiłam te zdjęcia, filmy i niedrogo, 3 razy mniej niżej niż normalnie i za to mnie tam krytykowano, no to ograniczyłam tą pracę, zajęłam się wychowywaniem dziecka, zaczęłam zawieszać działalność gospodarczą, żyłam sobie po prostu za nic, nie, tam za parę złotych i zajmowałam się tym dzieckiem. No ale jak Marysia poszła do szkoły podstawowej, to stwierdziłam, że muszę się czymś zająć zawodowo, trzeba pchnąć tą swoją karierę do przodu, bo teraz mam więcej czasu, już chodzi do szkoły i mogę, trzeba zarabiać pieniądze, żeby jakoś jeszcze to życie sobie ułożyć, no nie? I wtedy sobie wymyśliłam, że zostanę tą blogerką, youtuberką. No i powoli, powoli zaczęło się to wszystko tak rozwijać. Na początku
rok, dwa robiłam filmy, nie miałam z tego nic. Potem wreszcie YouTube 300 zł, jak sobie zarobisz z osłon filmów, to YouTube ci wypłaca. Więc od 2017 roku robiłam filmy. W 2018 lub 2019 dopiero mój kanał zaczął zarabiać. Pamiętam, jak czekałam pół roku, aż sobie uzbieram 300 zł z osłon filmu, żeby mi wysłało to YouTube, nie? I tak się cieszyłam. I dałam się poznać pod względem swojego największego talentu, że fajnie opowiadam, montuję filmy, robię różne rzeczy, ludzie się zachwycili. Zaczęłam robić te live'y, no to wtedy pojawiła się zawiść, że są te donaty, ludzie zaczęli mnie niszczyć. Wzywać opiekę społeczną, że niby zaniedbuje dziecko, dręczyć nas. To się wszystko zaczęło w 2015 roku, a finał znacie. I kurde, czyli mogę tak powiedzieć, że przez całe życie, ile razy byłam blisko jakiegoś sukcesu, to życie mnie wystrychnęło na dudka, bo wydawało się, że to już wreszcie w końcu coś mi się uda. Jak chodziłam za mąż, byłam w ciąży, to myślałam, że będę szczęśliwa. Potem się okazało, że poroniłam ciążę, mąż mnie zostawił. Jak zostałam youtuberką, cieszyłam się, że robię live'y, to mi wszystko zniszczono. Jak sobie założyłam firmy, robiłam zdjęcia i filmy, to mi wszystko zniszczono. Jak chciałam na studiach iść na studia doktoranckie, to promotor mi dokuczał. Jak poszłam do liceum i cieszyłam się, że się rozwijam, uczę, to tak nas zadręczono ilością nauki, że nie wytrzymałam w ogóle tego psychicznie. A w szkole podstawowej nie mogłam się cieszyć młodością, bo nas gnoili komuniści, wyłączali prąd. Czasami w windzie siedziałam parę godzin, jak wracałam ze szkoły, bo wyłączyli prąd, nie mogłam po prostu wyjść. Mama się denerwowała, ojciec, wszyscy się bali internowania. Po prostu, no takie życie, nie? Ale niektórzy mają gorzej, nie? Nie ma się co przejmować. Dobra, to proszę o pytania następne. O ile w ogóle ja się nie rozłączyłam. Tutaj. Nie, no słychać ciela, tylko nie wiem, czy tutaj Mario, czy tam Olimpik, chcecie zadać jakieś pytanie, no bo jak nie, no to dodam następne osoby. Ja chcę, cześć. Ja powiem, może ja Elu, dodaj sobie. No. Może ja tylko coś tak zmienię. Słuchajcie, każdy ma jakiś swój życiorys, bo ja kiedyś rozmawiałam z Kornelem, czyli z Janysem i też mi opowiadał jak gdyby w pewnym sensie historię swojego życia, jakiś tam fragment i też na przykład dużo przeżył różnych rozczarowań, przykrych sytuacji, czy tam rodzinnych, czy innych. Nie będę o tym mówić teraz szczegółowo, jak Janys będzie chciał, to sam opowie, które wpłynęły na to, że jest dzisiaj, jaki jest. Także każdy ma jakąś tam swoją historię, nie? Ja na przykład akurat miałam takie życie, a Kornel na przykład przeżył z kolei rozstanie swoich rodziców bardzo mocno. To, że tato wyjechał za granicę i czekał na niego, że wróci do Polski, będzie się zajmował nim, jego bratem, mamą, a ojciec już nie chciał wrócić z tego wyjazdu. I dla niego to była taka trauma, jeśli mogę tak to ogólnie powiedzieć. A ja akurat na przykład nic takiego nie przeżyłam, bo mój ojciec zawsze był ze mną i z moją mamą i nas nie zostawił. Za to przeżyłam coś innego, więc każdy ma jakieś swoje przykre sytuacje. Prawda, Kornel? No tak, no. Mogę coś powiedzieć na ten temat, co mi mówiłeś, czy nie? Jak chcesz, no. I tam to jest obojętne w sumie, no. No bo mówiłeś mi kiedyś, co sobie tak zapamiętałam, a nie wiem, czy mogę o tym powiedzieć. Jeśli nie, to mnie zatrzymaj. No dobra, no. Że mówiłeś, że twój tato wyjechał za granicę, no nie? I tam budował dom i tam mama na niego czekała. A ty masz brata, tak? No, młodszego. A masz jeszcze inne rodzeństwo? Nie, tylko jego. No, i Kornel pojechał do ojca tam do Niemiec w pewnym momencie
i się zorientował, że tato ma kochankę. Mogę mówić dalej? No mów, no. No i domyślił się, że ojciec ma kochankę, bo jakaś kobieta przychodziła, tam gdzieś ojciec z nią wyjeżdżał, wychodził, no i się domyślił, że ma kochankę. A jeszcze między jego rodzicami było wszystko dobrze, bo mama o tym nie wiedziała. Kornel tam miał 20 parę lat, nie wiem dokładnie, mogę coś przekręcić. No i Kornel się po prostu, czyli Janes się przyczynił do, można powiedzieć, rozstania swoich rodziców, bo powiedział mamie o tym. No i wtedy mama się rozstała z jego ojcem, wszystko się tam pozmieniało, wyprowadziła się i cała lawina zdarzeń nastąpiła. A dla takiego młodego chłopaka to jest straszna trauma, jak się rodzice rozstają, no nie? Także zmierzam do tego, że każdy ma w swoim życiu jakieś tam zdarzenia, więc nie ma się też co użalać nad sobą. A nawiasem mówiąc, to po prostu nie mogłeś dać temu ojcu po ryju, żeby szczelił tą kochanką i wrócił do mamy? Nie no, tata się nie bije, nie? Ani mamy. No przecież kurde, miał dwóch synów, takich fajnych, żonę, dom budował i znalazł sobie kochankę. No czy to nie jest po prostu... To jest nie w porządku, nie? No, też mi się tak wydaje, no ale co zrobić, no. Takie jest życie. Ale wiesz, no to dobra, mógł mieć tą kochankę, ale nie musiał się rozstawać, nie? No. Znaczy, mi się wydaje, że to by dalej było, jakbym nie podkablował. Bo po cholery zrobił jakiejś kobiecie dwoje dzieci po to, żeby ją potem zostawiać. Ja przynajmniej nie przeżyłam rozstania moich rodziców, ale moja córka jest naprawdę biedna, bo ona tak, urodziła się, to rozstałam się z jej tatą. Parę lat walczyła o to, żebyśmy byli razem, w końcu zrozumiała, że to nie ma na to szans, nie? A teraz ją w końcu zabrali nawet, no i przecież będzie jej bardzo ciężko, bo nie dość, że wychowała się w rodzinie, gdzie jest tylko matka, na dobrą sprawę, bo ojciec, tak można powiedzieć, okazyjnie, to teraz jeszcze ją odebrali mamie. No to jakaś masakra, nie? Po prostu gdybym nie była po rozwodzie, to by do takiej sytuacji nie doszło. Dobra, to co? Jakieś następne pytania, tak? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja mam pytanie, pani Elu. Jestem od niedawna tutaj na tym Discordzie. Specjalnie dołączyłem tak naprawdę zapytać panią o to. Troszkę mnie ten głos niepokoi. Nie, proszę nie być niezapokojoną. Aczkolwiek pytanie, boję się, żeby nie dostać bana tutaj. Pytanie jest neutralne, aczkolwiek... Proszę nie zinterpretować właśnie tego w tą złą stronę, bo pytanie jest konsekwencją moich właśnie obserwacji pani filmów, jak i całej osoby. A mianowicie przejdę do rzeczy. Chodzi mi o Marka Łągowskiego. Czy nie sądzi pani, że czy nie miała pani kiedyś takich przemyśleń, na przykład przed snem, przed, nie wiem, wolnych chwilach, rozkminek takich, kolokwialnie nazwę, że od czasu, gdy pojawił się u pani w życiu właśnie ten człowiek, Marek, z namiotem, z drugiego końca Polski, czy z połowy tam, nie wiem, czeka na panią 4 dni, czy nieważne ile, tam fakt, że człowiek zachowuje się jak, nie wiem, ze starożytnej Mezopotamii, jedzie na drugi koniec Polski, czeka na panią. Czy nie wydawało się pani, że to jest
trochę dziwne. To w ogóle, przepraszam bardzo, jestem zestresowany, czekając w ogóle tutaj, to czułem się jak przed maturą ustną na korytarzu, także proszę mi wybaczyć moje zdenerwowanie. Pytanie moje jest takie, czy nie widzi pani po prostu równi pochyłej, która jest cały czas, od czasu, gdy pani w ogóle zaczęła publikować jakiekolwiek materiały z Markiem? Od kiedy w ogóle pani poznała go? Pasmo nieszczęść, które sprowadził Marek na panią, jest tak po prostu widoczne z perspektywy trzeciego, czyli jak dla mnie, trzeciego, neutralnej osoby w stosunku co do pani, a nawet pozytywnie panią odbieram, może tak powiem. Natomiast nie ukrywam, że od czasu właśnie, gdy... Mówi na ty, wiesz, bo wszyscy tak? Nam niewidocznie mówią na ty. Dobra, to dziękuję w takim razie. Słuchaj, Elu, więc... O, od razu tak się rozluźniłem trochę. Słuchaj, Elu, więc czy nie widzisz po prostu tego, że od czasu, gdy tylko on pojawił się w twoim życiu, czy nie rozkminiałeś sobie kiedyś tak tego, że to właśnie... Może nie było kolorowo. Może nie było, nikt nie ma kolorowo w życiu i może nie było u ciebie w życiu, wiesz, cudownie, nie było bajki jakiejś, ale jakoś ten wózek sobie tam ciągnęłaś, jakoś tam było, wiadomo, zwroty i upadki, sinusoida życiowa. Natomiast skończyła się sinusoida, tylko jest równia pochyła od czasu, gdy jest pani z Markiem. Czy po prostu nie miała pani kiedyś właśnie takiej rozkminki, że... Na ty masz mówić. Dobra, czy nie miałaś, przepraszam, czy nie miałaś właśnie kiedyś takiej rozkminki, że to wszystko się właśnie od niego tak naprawdę największe takie nie chcę tego powiedzieć tragedia, ale takie największe dramaty tak naprawdę teraz, które spadły na ciebie, które de facto byłaś sama, nie z tym człowiekiem, który przecież parę miesięcy temu pojechał do ciebie, w ogóle jak ja to widziałem gdzieś tam na YouTubie, na jakichś shotach, że pojechał do ciebie, tak ty pozytywnie zawsze o nim się wypowiadałaś, ciągle wypowiadasz się, a on poszedł gdzieś tam w kuchni, ty byłaś gdzieś tam w sklepie, nie wiem gdzie tam, co, jak to tam było, a on poszedł i nagrywał twoje jakieś, nie wiem, tam brudne kąty, no każdy ma jakieś tam, czasami jakieś dni są takie, że no wiadomo, że coś tam może być niesprzątnięte. Ale perfidnie nagrywać prywatne konty, jeszcze prywatne jak prywatne, tam pal licho, nie? Ale wjeżdżasz do osoby, którą darzysz jakimś uczuciem, ciepło o niej myślisz, wypowiadasz się o niej, chcesz dla niej i jak najlepiej. I jeb, idziesz, jak ona nie widzi, robisz zdjęcia, nie żadnych obrazów, nie jakichś, nie wiem, ładnie ułożonych paneli, tylko ewidentnie szukał takich punktów, żeby po prostu cię poniżyć. Czy nie rozkminiłaś sobie, Ela, kiedyś właśnie tak w ten sposób, że kurde, okej, okay, zawali, bo ja rozumiem, że uczucie, serce, nie sługa, jak w piosence jakieś tam jest. W każdym bądź razie, czy nie warto było, czy nie rozkminiłaś sobie kiedyś tak tego, że czy nie warto było na chwilę zamrozić to serducho i po prostu tak najprostszymi metodami po prostu pomyśleć, kurde, przecież to nie są pozytywne rzeczy, które on mi robi. I wiesz co, Ela, według mnie nie ma na to wytłumaczeń, nie ma na to żadnych wymówek. I po pierwszej w ogóle takiej akcji, jaką ci zrobił, jakie plery ci zrobił, powinnaś go w ogóle po prostu odpulić. W ogóle pomieszałem wątki, bo chciałem teraz właśnie powiedzieć o tym namiocie, a wcześniej nawiązałem do niego. Kto normalny, no powtórzę po raz, zapytam po raz kolejny, kto teraz w tych czasach normalny czeka na kogoś parę dni z namiotem rozbitym, no kurwa, kurde, jak Beduin. Ja nie wiem. No... Nie, dobra. Słuchaj, to znaczy nie, no dobra, ja może na to już odpowiem jakoś, ale potem jak chcesz, to jeszcze ci dam głos, dobra? Dziękuję bardzo, Eru. Po prostu i przepraszam, to nie... jeżeli to naruszyło w jakikolwiek sposób... To znaczy, no... za chwilę cię jeszcze dopuszczę do głosu tutaj, Janys, nie usuwaj tej osoby.
Chodzi o to, że tak, po pierwsze to Marek nie jechał przez pół Polski, bo ja pojechałam nad Morze Bałtyckie na wakacje, a on mieszka koło Gdańska, więc przyjechał po prostu tam sobie i wziął ten namiot. Ja sama widzą proponowałam, że chodzę codziennie na plażę, wejście numer 1 we Władysławowie i jestem na tej plaży. On do mnie pisał na Messengerze, ale ja mu nie odpisałam, bo nie miałam czasu, jakoś mnie nie zainteresował, więc po prostu nie odpisałam mu. Wcześniej zamówił u mnie fanboxa i coś tam mi tak napisał, że ja się mu podobam, chciałby się spotkać i to trochę mnie tak onieśmieliło, no i mu po prostu nie odpisałam. W związku z czym on wsiadł w pociąg i przyjechał sobie. Szkoda mu było pieniędzy na jakiś tam hotel, pensjonat, no to sobie po prostu rozbił namiot na plaży i tyle, nie? No i akurat tam pierwszego dnia, jak przyjechał, to mnie nie było, a już na drugi dzień się pojawiłam, bo tam chodziłam codziennie, no i się spotkaliśmy, porozmawialiśmy, także nie było w tym nic jakby dziwnego, bo ja sama widzów namawiałam, żeby do mnie przyjeżdżali i to było nawet fajne, że ktoś się posunął do tego, że sobie tam rozbił namiot, żeby mnie spotkać w tym miejscu. Rozumiem. I bo ja mówiłam, że ja chodzę na tą plażę, wejście na plażę numer 1, tylko że ja przychodziłam o różnych porach, prawda? Czasami wcześniej, czasem padał deszcz, wcześniej wracałam do domu, czasem przychodziłam później, ale zawsze praktycznie codziennie tam byłam, no chyba, że coś tam zaplanowałam, wycieczkę, to nie. W związku z czym on musiał na tej plaży poczekać te 2 dni na mnie, bo akurat jak się pojawił, to mnie nie było. No i to jest jedna rzecz. To jest jedna rzecz. Druga, wszyscy mężczyźni w moim życiu, jakich poznałam i na których mi tam w jakiś sposób zależało, to byli toksyczni, mniej lub bardziej. Zawsze jakieś tam były przykrości, problemy i wiesz, jak ci na kimś zależy, chcesz z kimś być, to tak nie patrzysz po prostu na to, no nie? Tak, często wtedy jest zamrożone właśnie to trzeźwe myślenie. Po prostu, no czasem, wiesz, zależy ci na kimś i nie chcesz się tak bez powodu obrażać, wiesz, chcesz wybaczyć, zrozumieć. No przecież ludzie są w związkach. Są różne czasami problemy, jakieś nałogi, jakaś przemoc, ludzie chodzą na terapię dla rodzin. Jasne. Przecież są takie właśnie terapie dla rodzin z problemami dla par. Ludzie chodzą do psychologów, bo im się nie układa, źle się traktują i potrafią chodzić nawet i rok na takie spotkania, nie? Czy tam do seksuologa, czy gdziekolwiek, że chcą być razem, a im nie wychodzi, nie? Oj, masa pewnie jest takich przypadków. Bo to nie jest takie proste, wiesz, tak sobie kogoś znaleźć w życiu. To nie jest tak, że idziesz do sklepu, kupujesz jakieś rzeczy i je masz, nie? Bo czasami trzeba czekać parę miesięcy, a nawet lat, żeby spotkać jakąś fajną osobę, więc jak już akurat jest ktoś, kto ci się podoba, to starasz się to jakoś pielęgnować, no nie? Tak, dokładnie. Jednak powinna być z drugiej strony również. To uczucie powinno być takie samo, jak adekwatne do osoby, która ci daje to uczucia. Ja się rozstałam z mężem w 2011 roku, jak córeczka miała roczek i 4 lata czekałam, żeby jakoś tam jeszcze ewentualnie dojść z nim do porozumienia. I dopiero w 2015 roku wzięłam rozwód. Także 4 lata żyłam w takim zawieszeniu. Na początku mu właśnie proponowałam jakąś terapię, nawet czekaliśmy pół roku, żeby się dostać, taką dla małżeństw. No i poszliśmy tam, to Andrzej powiedział, mój były mąż, że on nie chce brać w tym udziału, bo on mnie nie kocha, jemu nie zależy, nie chce ze mną być. I wtedy ten psycholog powiedział, że on nie może w takiej sytuacji nami się zajmować, skoro on nie chce, prawda? No więc... Ale nie, bo po prostu myślę, że czy Marek by był, czy by go nie było, to hejterzy i tak by mnie gnoili.
Okej. Okay. Okej. Okay. Gnoiliby cię to zapewne, Elu, bo nie oszukujmy się. Jest tych hejterów od chuj, od cholery. I czepialiby się o moje dziecko, tak, wymyślaliby, tak, że ja o nie, nie dbam i tak, byłoby to samo, co jest dzisiaj. Tak, tak, tak. To, wiesz co, Elu? Jednak do tych hejterów wydaje mi się, to, no, tylko mówię, wydaje mi się, ty oczywiście sama za chwilę ocenisz, wydaje mi się, że ten pancerz już przed poznaniem Marka, pancerz oczywiście mówię w nawiasie, w cudzysłowiu, miałaś już ten pancerz na tych hejterów. Już byłaś, tak naprawdę przetrwałabyś z tymi opiniami hejterów, z tymi wszystkimi ich zarzutami. Wydaje mi się, że już byłaś dobrze uzbrojona psychicznie przeciwko atakom hejterów. Natomiast nie sądzisz, że wpadłaś w pewnego rodzaju pułapkę Marka, nie wiem, świadomą lub podświadomą, nieświadomą, a mianowicie, ja śledzę tak naprawdę ciebie od 2 lat, jednak nadrobiłem wszystkie, prawie wszystkie twoje filmy archiwalne, więc mniej więcej rozumiem twój stan uczuciowy, jaki był, a raczej potrzeba uczucia w tych dniach, w tych miesiącach, w tych tygodniach, gdzie poznałaś Marka. Nie sądzisz, że wpadłaś w taką jego jakby zasadzkę, pułapkę, bo on sobie doskonale zdawał sprawę z tego, jakie jest twoje pragnienie miłości. Takiego potrzeba uczucia. On sobie zdawał z tego sprawę. Nie sądzisz, że wpadłaś, jakby byłaś niestety, ale jakby to powiedzieć, skazana na niego. On musiał tylko po prostu dobrze troszeczkę zagrać te pierwsze, gdzie i tak zjebał według mnie, zrąbał przez ten namiot, bo przecież, Elu, nie wolałabyś poznać Marka na przykład jakby przez tydzień czasu, to nie są duże kwoty, nie oszukujmy się, wysyłał ci na przykład po bukiecie kwiatów. Dobra, nawet zostawiał jedną różę gdzieś tam, kupił i przynosił ci na przykład pod, nie wiem, wysyłał, przepraszam, no bo to za duży dystans. Kwota takiej wysyłki byłaby nieduża. Natomiast jakby to robił codziennie i na przykład 7 dnia w niedzielę pojawiłby się, przyjechałby do ciebie. Czy to nie byłoby lepsze takie zapoznanie? Czy to nie byłoby fajniejsze i w ogóle? Marek, to nigdy nie zrobił, bo byłoby mu szkoda pieniędzy na tę różę. Ach, no właśnie, słuchaj, Elu. Przepraszam, bo ja chciałem w ogóle coś innego zapytać. Ale nie! Czy Elu, ja chciałbym wrócić do... Przepraszam, Elu, jak jeszcze mógłbym tylko dokończyć to zdanie, o tej pułapce, którą wpadłaś w Marka właśnie, takie działanie. Pancerz, jeszcze do pancerza, pancerz, który miałaś na hejterów, już byś miała. Natomiast stany emocjonalne, do których doprowadzał cię Marek, negatywne stany emocjonalne, były konsekwencje. Następnie były konsekwencje tych nastroi, przepraszam bardzo, były twoje działania. Czasami jakieś właśnie dodawane filmiki na emocji, w emocjach, czasami jakieś po prostu niestosowne, niekontrolowane wypowiedzi, wybuchy jakieś. Wiesz, o co mi chodzi. Wydaje mi się, że lwią część tych emocji, tych złych emocji, przelał na ciebie Marek wcześniej, po jakichś może rozmowach, jakichś waszych kłótniach. Ty odreagowując to, działałaś w sposób po prostu czasami być może, nie wiem, niekontrolowany. Ja wiadomo, że widzę tylko to, co udostępniasz, prawda? Natomiast nie wiem, prywatnie nikt nie wie, co się dzieje u was. Natomiast chodzi mi o to, że byłaś gotowa na hejterów w tamtym czasie, natomiast nie byłaś gotowa na jakby takie wbijania w dół przez Marka. O. Dobrze, psychiczne oczywiście, Elu. Może zostawmy już na razie to. To znaczy ja na to odpowiem, ale już nie drąż tego tematu. Dobrze. To znaczy tak. Ja bardzo nie lubię, jak Marek gdzieś rozmawia
i właśnie takie pseudo, tacy pseudo doradcy, doradczynie mu tam tłumaczą, jaką to ja jestem dla niego złą, toksyczną osobą. On się tam zaczyna nad tym zastanawiać i dochodzi też do takiego wniosku, że odkąd ja się pojawiłam w jego życiu, to same jakieś trudne sytuacje są. I wiesz, i trochę tak jak ty to wszystko mówisz, tak przedstawiasz, no to znowu to jest taka manipulacja, trochę pranie mózgu, wmawianie mi przed innymi osobami, że to jest dla mnie złe. Tak, ty najlepiej, wiesz. A mi się to nie podoba, no nie, bo to jest, Markowi to samo mówią, tylko odwrotnie, nie? Że to ja jestem całym złem dla niego i ja nie chcę właśnie w ogóle takich rad, nie chcę w ogóle, żeby ktoś się wtrącał, no bo to jest taka perswazja, nie? Markowi też tak radzą przeróżne kobiety z całej Polski i z całego świata. Ze świata? Byliśmy na, no tak, no bo jest z zagranicy, prawda? Byliśmy na Sylwestrze, staliśmy sobie na moście. No przecież tam w listopadzie się spotykał z kobietą z Anglii, tak? Która mu wcześniej go przez 2 miesiące manipulowała nim przez telefon. Serio? Więc zaakceptowałaś to? Pozwoliłaś mu na to? Więc z różnych miejsc, prawda, ludzie są. Byliśmy na Sylwestrze, to podeszła jakaś obca baba. Powiedziała mu, że jest psychologiem i żeby wypierdalał ode mnie, bo jestem toksyczna. I od razu Marek się speszył i pomyślał sobie, że skoro mu ktoś tak radzi, to widocznie to jest prawda. Ja postrzegam, jak mi ktoś coś takiego radzi, że to jest zazdrość, zawiść, jakąś namiętność, która jest między nami, jakieś pożądanie, zainteresowanie, to jest chyba widoczne, że się sobą interesujemy, no nie? I ludziom to przeszkadza, ludzi to boli, to jest jakby sól w oku, bo ciężko jest coś takiego przeżyć, znaleźć sobie kogoś, tak się po prostu zakręcić na czymś punkcie. Po prostu ludzie mają z tym problem. Po prostu moim zdaniem ty nie masz problemu z tym, że on tam gdzieś był pod namiotem i tak dalej, tylko że coś tam między nami... A widzę, że już nie ma tej osoby, Janes, co mi zadawała te pytania. No ja go wyłączyłem, bo widzowie się męczyli, jak on mówił. Męczący był dla widzów. Po prostu ja uważam, że no ja mam większe doświadczenie życiowe. Potrafię to ocenić. Po prostu między mną a Markiem jest coś wyjątkowego. No, wiele by mogła tam tłumaczyć, dlaczego tak, a nie inaczej. I ludzi to boli, bo oni żyją w jakichś nudnych związkach, gdzie nie ma jakiejś fascynacji, pożądania, jakichś emocji. Do tego też trzeba mieć jakiś talent po prostu. Tak strasznie wszystkim przeszkadza, że się spotykamy i tylko wszyscy walczą wokół, żeby on był sam, żebym ja była sama. A co to komu przeszkadza, że on do mnie przyjechał na przykład? Jak widać, przeszkadza. Po prostu być może Marek jest dla mnie toksyczny, ale znacznie bardziej toksyczny jest dla mnie mój były mąż. Inne osoby z mojej rodziny, inne osoby z mojego otoczenia, te instytucje, ci urzędnicy. A w ogóle to po prostu coś na wesoło musimy skończyć tą głosówkę, bo nie możemy tak po prostu cały czas na smutno, bo wszyscy fani się po prostu załamią, także teraz proszę o jakieś fajne pytanie, nie pytajcie mnie, czy jestem seryjnym mordercą i dlaczego w związku z jakimś psychopatą, bo już mi się nie chce na to odpowiadać. Dobry wieczór, Elu. Dobry wieczór, Janes. Dobry wieczór wam wszystkim, którzy tutaj słuchają. Ja ogólnie może nie mam pytania, ale mam tak naprawdę taką jedną teorię, która mi się zrodziła tak naprawdę od kiedy zacząłem śledzić ciebie, Elu, w internecie, czyli no to mniej więcej tak z 4 lata.
że jesteś osobą wykształconą, wrażliwą artystycznie i zauważyłem, że ludzie, którzy ciebie nie lubią, są ludźmi zaślepionymi przez lewicowe ideologie. I chciałbym zaznaczyć, że bardzo podobnym zjawiskiem właśnie, w ogóle odchodząc już od tego całego po prostu jesteś bardzo podobna, moim zdaniem, do postaci biblijnego Jezusa Chrystusa, tak? Ale odrzucając już w ogóle całe sakrum zagadnienia Jezusa Chrystusa, tylko mówiąc o samym profanum, czyli części ludzkiej, to Jezus również mówił prawdę i tak naprawdę ludzie go za to nie lubili. Na przykład ja twierdzę, że takimi złymi faryzeuszami, ludźmi, którzy tymi kapłanami, którzy tak naprawdę namawiali lud przeciw Jezusowi, czyli tobie w tym przypadku, bo na przykład taki Mateusz Spysiński, bądź inni ludzie, którzy tak naprawdę wymyślali na twój temat głupoty. I również analogia Judasza jest osoba, która tak naprawdę zostawiła cię w momencie, w którym najbardziej ją potrzebowałaś, czyli twój były mąż. I myślę po prostu, że twoje poświęcenie i cierpienie, które tak naprawdę doświadczasz ciągle, ponieważ no umówmy się szczerze, twój geniusz błyszczał już dawno i ludzie to zauważyli i po prostu nie lubili tego. Więc twierdzę, że jesteś może trochę jak Konrad w trzeciej części Dziadów, że musisz cierpieć za miliony, żeby inni zrozumieli, że tak naprawdę żyją w błędzie. Ale wiesz co, ładnie to ująłeś. Mógłbyś mi to napisać? Elu, nie wiem. To by trzeba było z tej głosówki spisać. Bo to jest tak, że ja jestem ogólnie artystą, tak jak ty. Ja naprawdę ciebie rozumiem. Ale nie, bo Kornel, nie śmiej się, to słuchaj, bo tak jest, ale to oczywiście porównywanie mojego życia do Chrystusa to jest tylko taki, powiedzmy, mechanizm. Oczywiście, bo powiedziałem, to jest jakaś... że... Przepraszam, że ci przerwę, ale tak jak powiedziałem... Chrystus na zupełnie inną skalę, prawda, to się wszystko odbywało, bo jego znali i znały miliony ludzi, tysiące, prawda? Ale mechanizm jest ten sam, bo to jest trochę taka po prostu historia jakby życiowa, nie? Na czym polega praca na przykład psychologa? Że on zna mechanizmy postępowania ludzi, jakieś różne historie i taki psycholog może przewidzieć, jak się dana historia po prostu skończy, nie? Bo ludzie są przewidywani, jeśli chodzi o te zachowania, zarówno zachowania indywidualne, jak i zachowania w grupie, więc to, co się przydarzyło w życiu Chrystusa, to potem się ten mechanizm zachowania po prostu powiela w innych grupach. I co z tego, że teraz jest 2023 rok, a tam Chrystus był przed naszą erą. Tam była grupa, tu była grupa, zaistniały te same czynniki, ten sam mechanizm zachowania. Także to świadczy tylko o tym, że historia Chrystusa była prawdziwa, niewymyślona, że ten mechanizm tak samo po prostu zaistniał, jak w moim przypadku, chociaż ja żyję w innym świecie, jestem 1000 razy mniej znana i nie zajmuję się religią. A mechanizm ten sam. A mechanizm jest ten sam. Tak. I chodzi o to, że tylko co ja ci mam powiedzieć na to? No po prostu... Ja chciałem tylko przedstawić taką teorię i w sumie tak naprawdę naszła mnie taka jeszcze jedna myśl, że zauważyłem, że na przykład wielu ludzi, którzy nawet nie zagłębiają się zbytnio w ogóle w swoją twórczość artystyczną i w ogóle w twórczość twoją, jeżeli chodzi o twoją pracę, właśnie studio fotograficzne, zauważyłem, że oni są w ogóle oślepieni przez taki, może jakby to nazwać, ostracyzm, który lewicujące media lubią bardzo przyklejać ludziom,
właśnie twojego pokroju, mówiącym prawdę, mówiącym coś takiego, co tak naprawdę jest. Nie mogę znaleźć kurczę słowa. Co tak naprawdę jest prawdziwe. Właśnie tutaj odwołujesz się do Boga, do naszej rządzącej partii Prawa i Sprawiedliwości. I ja na przykład twierdzę, że faktycznie w twoim przypadku możesz być takim Konradem z trzeciej części Dziadów. I nie wiem, czy znasz taki zabieg w ogóle w sztuce romantyzmu, szczególnie polskiego, jako polski mesjanizm. Że może ty jesteś po prostu jakimś odłamem tego, że musisz cierpieć za te miliony ludzi, którzy po tobie będą mogli walczyć z tymi lewicującymi mediami. Bo ja na przykład twierdzę, że one, ogólnie całe społeczeństwo dzisiejszego czasu, które tak naprawdę wyprało wszystkim ludziom mózgi, tylko nieliczne jednostki są zdolne w ogóle myśleć samemu, tak? Ja na przykład twierdzę, że ogólnie jest takie powiedzenie, że szpitale psychiatryczne są pełne niepoznanych geniuszy. Ja na przykład twierdzę, że to jest prawda, bo normalni ludzie, normalnie w cudzysłowie oczywiście, bo oczywiście to są w ogóle normalne, to jest pojęcie bardzo szerokie, ale najczęściej określa się jako po prostu coś, co bardzo często powtarza się w społeczeństwie, w jakiejś grupie, tak, i to jest norma, że ludzie mniej inteligentni po prostu nie rozumieją ciebie, nie dostrzegają tyle, ile ty, ile na przykład ludzie, którzy ciebie oglądają, którzy ciebie rozumieją, którzy ciebie wspierają. I ci ludzie po prostu idą za głosem mediów, idą za tym, co tak naprawdę jest im znane. Tak jak na przykład mówił Friedrich Nietzsche, że ludzie słabi będą zawsze dowodzeni przez ludzi mocnych, a ludzie mocni nigdy nie będą dowodzeni. Oni będą dowodzić. Więc ja twierdzę, że twoje poświęcenie i to, co teraz przeżywasz, czyli odebranie córki i ogólnie takie rzeczy, myślę, że może to zapoczątkować falę sprzeciwu wobec lewicowym... Halo? Tak, halo? Czy ty jesteś pewien z tych wszystkiego ogólnie, co ty mówisz? Tak. Tak. Dobra, zacznij od początku. Dobra, nie przerywajcie tutaj, każdy niech się... To są do pytania do Eli, nie przerywajcie innym. Ja i tak w sumie już chciałem kończyć. No nie, to właśnie mi się wydaje, że właśnie... Słuchajcie, to może tak. To znaczy bardzo, bardzo ładne porównanie, tylko że... Tak przez chwilę cały czas się waham. Czy ty mnie przypadkiem nie hejtujesz, bo takie troszeczkę przesadzone lekko? Nie, po więc, prostu... Więc czekałam na koniec... ekspresji, co nie? Jest... Czekałam na ostatnie zdanie, aż powiesz nie, żartowałem, wypierdalaj, kurwo. Także... Tylko, że ty mi powiedziałeś też... To byłoby prymitywne. No wiem, ale nie, to tak teraz zażartowałam. Chodzi o to, że... teraz jeśli mogę, to odpowiem po prostu. Tak, ja się z tym zgadzam, ale ja sobie nie przypisuję aż takich cech wartościowych i tak dalej, no nie. Ja jestem zwykłą osobą, sobie gdzieś tam żyję, coś robię, mam swoje ideały, koniec, kropka. Nie uważam się za nikogo szczególnego, ale też się nie uważam za byle kogo. Ale na przykład popatrzcie, bo to zawsze tak jest. No na przykład Lech Kaczyński, prawda, zginął w tej katastrofie smoleńskiej i tam ludzie, którzy kierowali tym samolotem. I co się działo po tej katastrofie, prawda? Zaczęto oskarżać prezydenta, że to on kazał pilotom lądować, pomimo że nie były odpowiednie warunki. Zaczęto kłamać, że piloci byli pod wpływem alkoholu. Jakieś po prostu przeróżne, dziwne historie. Świadkowie katastrofy zaczęli umierać. Jeden na zawał serca, drugiego przejechał samochód.
jakiś po prostu cały szereg różnych zdarzeń, oszczerstw, prawda, zamiatania pod dywan. No widzicie, co się dzieje po prostu w polityce, jak to wszystko wygląda, prawda? Także to nie jest tak, że ja akurat jestem jakąś siłaczką, walczę z lewicową ideologią, jak Konrad w trzeciej części Dziadów, czy tam inne osoby, jestem bohaterem, bo są bohaterzy tacy, których znamy z telewizji, z mediów, którzy naprawdę oddali życie za ojczyznę, czy na przykład Józef Piłsudski już po 1918 roku, gdy doprowadził Polskę do wyzwolenia, to on umierał w takim zniesławieniu, bo próbowano go poniżyć. Cały czas do ostatnich lat życia miał problemy z tą opozycją i cały czas, prawda, walczono z nim. I tak praktycznie każdy jakiś tam bohater narodowy, mniejszy lub większy. I to po prostu to jest taka natura ludzka, nie? Więc to nie jest tak, że ja tam akurat jestem jakaś szczególna. Ja sobie po prostu żyję, jestem taką płotką, nie jestem specjalnie znana, nie mam dużych dokonań, a mechanizm jest ten sam po prostu, takiej ludzkiej zawiści. Tak jak potrafili prezydenta Polski Lecha Kaczyńskiego oskarżyć o jakieś winy, czy Jarosława Kaczyńskiego, czy Andrzeja Dudę, czy Zbigniewa Ziobrę, czy tam inne osoby, które robią coś dla Polski, to tak samo pojedyncze osoby mniej znane, zwykły jakiś sąsiad, nie wiem, kierownik autobusu, ktokolwiek, kto się będzie udzielał, będzie tak samo po prostu pomawiane, także można być bohaterem na skalę milionów, tysięcy, setek, albo tylko w klasie, czy w szkole, prawda? I też się po prostu zniszczą. No i także fajnie, co porównałeś. I rzeczywiście tak jest, no, ale ja uważam, że nie mogę się dać po prostu złamać, muszę się bronić do ostatniego momentu, jakby tłumaczyć, nie? I będzie wszystko dobrze. Tylko po prostu mnie zdumiewa ta ilość oszczerstw, jaka na mnie spłynęła. No ten Spysiński na przykład dzisiaj na live, że ja do więzienia pójdę. No kurwa mać, za co ja mam iść do więzienia? Jak to on wyzywa ludzi na live'ach, to on nawołuje do linczu, to on gnębi konkurencję zawodową, to on nakłania, żeby ludziom zabierali donaty, to on po prostu łamie prawo na każdym kroku. I taka osoba wchodzi sobie na live'a i publicznie nawołuje, że ja jestem jakimś przestępcą. No to już naprawdę trzeba mieć tupet po prostu. Właśnie tak jak mówiłem, że może Mateusz jest właśnie tym takim, jak już to powiedziałem, tym prorokiem, tym kapłanem, który właśnie nakłania przeciw tobie lud, tak jak ci kapłani nakłaniali właśnie lud przeciw Jezusowi, co nie? No, bo on sam w rażący sposób źle postępuje i czepia się Bogu ducha winnej kobiety i prześladuje ją, no. Przepraszam, jeszcze, I jeszcze ciągnie za sobą tłumy, które rzucają kamieniami tam, gdzie on wskaże. To jest jakaś paranoja. Prześladuje, gnębi, łamie zasady uczciwej konkurencji, nęka innych youtuberów, rozpowszechnia kłamstwa po prostu. Nie potrafi okazać przyjaźni, współpracy, pomocy. Jest arogancki, zarozumiały, chamski, bezczelny. I uchodzi za bohatera. No, kurwa mać, co to ma być? To jest jakiś upadek wartości wszelkich. Nie, no tak naprawdę obserwuje się już od wielu lat upadek wartości, jakie rządziły w ogóle światem. Co nie? Wiesz, w dzisiejszych elu czasach tak naprawdę jedyne, co jest ważne, to jest pieniądz. I niestety, nieważne jakbyśmy chcieli, nie zmienimy tego. Jeszcze zacznijmy od tego, że ja jestem kobietą, on jest mężczyzną. Jakiś szacunek mężczyzny wobec kobiety. No, jeżeli kobieta jest o wiele młodszy, co nie? I jeszcze jest młodszy, tak. Czyli szacunek wobec starszej osoby z jakimiś dokonaniami i tak dalej.
Jeżeli kobietę można przepuścić pieszą w drzwiach, to należałoby ją też uszanować jako innego youtubera, prawda? A jak widać, w sieci youtuberów to nie obowiązuje. Nie, nie chcę, nawet, no ręce opadają, trudno jest cokolwiek powiedzieć, ale... no tak jest, ale ja się nie przejmuję. Ale czemu mówiłeś, że mój mąż w momencie, kiedy najbardziej go potrzebuje, zachowuje się jak Judasz? Masz na myśli... Chodzi o to, że właśnie jak opowiadałaś, że urodziłaś dziecko, a on po roku cię zostawił. O to chodziło, co nie? Miałam na myśli, myślałam, że może coś wiesz o jakichś nowych informacjach, bo chodzi o to, że właśnie strasznie mnie po prostu martwi. Jakieś plotki, ale wiesz, to w to nie można wierzyć, bo... Chodzi o to, że dzisiaj Andrzej po prostu stanął przeciwko mnie, próbuje się dogadać z tym sądem, z tym domem dziecka, przeciwko mnie próbuje sobie upiec jakieś korzyści kosztem ujawniania jakichś informacji o mnie, oczerniania mnie, żeby mi odebrano prawa rodzicielskie i żeby dziecko poszło do niego, bo jemu się wydaje, że ja już jestem na przegranej pozycji i że teraz, żeby w ogóle dziecko ratować, to trzeba mnie zniszczyć, to wtedy wyjdzie i pójdzie do niego, co jest w ogóle myśleniem jakimś absurdalnym, bo wiadome jest, że każda osoba, która będzie się układać z wrogiem, wchodzić do porozumienia, nawiązywać jakieś porozumienie z nim, to potem po prostu tak samo zostanie oszukana, więc strasznie mi jest przykro na to patrzeć, bo mój mąż zamiast współpracować ze mną, wspierać mnie, trzymać moją rację, moje stanowisko, zwłaszcza, że tyle mu teraz pomagałam w grudniu, kiedyś o tym opowiem, teraz nie chcę, to on się po prostu za moimi plecami dogaduje z tym sądem rodzinnym, z tymi placówkami, chodzi do kuratorki i tam po prostu knuje coś przeciwko mnie i no to jest dla mnie szok. Wieczór. Po prostu te instytucje sprawiły, że oni nas skłócili, no i to jest straszny dla mnie szok, bo Andrzej na tym bardzo źle wyjdzie, bo on myśli, że on się dogada z tymi urzędasami, jak to są oszuści, kłamcy, skorumpowani i im tylko chodzi o to, żeby skrzywdzić nasze dziecko. On myśli, że on się z nimi dogada. Nie dogada się z nimi nigdy. Już koniec. Dobry wieczór. Momencik, poczekajcie, może po Olimpik, bo ona już była, ona była pierwsza. Halo. Tak. A ten kolega, co mówił o tym Konradzie, to jak on się nazywał? Ty go już usunąłeś? Tak, bo za dużo tego, za dużo czasu zajmował antenowego. A on miał jaką nazwę? Crackhead. Aha. No, bo to fajna osoba. To pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiamy. Dziękujemy bardzo. Mhm. Słuchajcie, jest godzina druga w nocy. Wiecie, że ja tak do drugiej maksymalnie i już potem nie mam siły. Także będziemy powoli kończyć, ale dobrze, to proszę tutaj o jakieś pytania. Z tym, że chciałam powiedzieć taką rzecz, że coś wesołego na koniec, słuchajcie. Dobra, każdy ma jakieś swoje problemy. Kurwa, u ciebie się gorzej dostać niż na audiencji u papieża. No dobra, no to zadaj pytanie. Coś trochę to nie rokuje najlepiej, ten wstęp. No, wiesz, gdybyś czekała dwie godziny, to... Ale słuchaj, no byłaś, no to mogłaś mówić, a że ktoś tutaj nie odzywała się, no to co? Po pierwsze, nie chcę dostać bana za głos, po drugie, nie chcę dostać bana za to, że się wtrącam. Dobrze, przejdźmy do meritum. Elu, mam do ciebie pytanie. Obawiam się, że ty jesteś chyba hejterką, bo masz od razu na wstępie pretensje. Dobrze, narociaczek. Dobry wieczór. Cześć. Ale co, usunąłeś tę osobę? Tak.
No, bo ona chyba po prostu miała jakieś niefajne pytanie, ale wiesz, teraz się nie dowiemy jakie. No, trudno. Będzie miała okazję może następnym razem. Będzie musiała znowu czekać parę godzin na... Znaczy, ona miała okazję ten się wypowiedzieć, no bo tam... Ale że ktoś po prostu się odzywał, ja myślę, że ona ma coś z mikrofonem albo co, no nie wiem. Nie, ale ona chyba chciała mnie dojechać. No to... Ale nieważne. Nie ma to znaczenia już w tej chwili. A ty ją wywaliłeś z głosówki, czy tylko z podium? Nie no, z tego. Zrzuciłem ją tylko z podium. Dobrze, że mam tego Janysa. No dobra. Pytaj tutaj. Ja chciałem na początek życzyć wszystkiego dobrego w nowym roku tobie i Adysowi. Dziękujemy. Cieszę się, że też przekładałaś się do podium, bo miło jest cię posłuchać, a nie tego, jak ktoś się wtrąca, czy cię wyzywa. A pytanie to może opowiesz, jak było, jak to się stało, jak w czasach młodości podróżowałaś do różnych tutaj krajów w Europie, czy Francja, czy Włochy, czy inna. Nie pamiętam dokładnie, gdzie byłaś za granicą. A wiesz co, no to jest trochę długa historia. I prawdę mówiąc, tak, nie za bardzo mi się chce o tym mówić teraz, ale tak a propos tych po prostu podróży zagranicznych, to myślę, żebym chciała zacząć jeździć gdzieś teraz po prostu. Myślałam o tym, że jak córeczka już będzie większa, to sobie zaczniemy jeździć znowu po Europie. Mam nadzieję, że się uda to zrealizować. Bo ja to tak bardziej w czasach komuny po prostu jeździłam. Byłam w Bułgarii, w Turcji, na Węgrzech, w Czechosłowacji, bo to był wtedy jeden kraj. Byłam w Niemczech, jak burzono mur berliński, byłam we Francji, w Paryżu, w Wiedniu. W Anglii nie byłam nigdy, we Włoszech byłam, w Ameryce, w Stanach Zjednoczonych Ameryki nie byłam, nigdzie dalej tam w Rosji, w Azji też nie, tylko tutaj po prostu po Europie sobie jeździłam. I nawet o tyle, że w niektórych miejscach dosyć długo, po parę tygodni. Także po prostu... Fajnie by było może wrócić do tych podróży i zacząć coś tam filmować, tylko nie wiem, czy ja bym się odnalazła, bo ja lubię jednak czuć jakiś taki komfort, gdzieś tam sobie siedzieć dłużej w jednym miejscu i fajnie jest coś tam pozwiedzać, ale jak, żeby nie mieć takiego ciśnienia, żeby gdzieś chodzić. Także to, jeśli chodzi o te podróże, to trochę długi temat, wiesz. Nie wiem, czy się nie będziesz gniewać, jeśli na to tak nie odpowiem szczegółowo. Nie, nic się nie dzieje. Jakby życzę tobie takich możliwości, żeby powrócić do takiego systematycznego zwiedzania Europy, a nawet i dalej. Także dziękuję bardzo i cieszę się, że mogłem również zadać pytanie na koniec. No, dziękuję ci bardzo. Tym, że ja właśnie chyba wolę się ograniczyć do tego jeżdżenia po Polsce, bo ja jestem takim kotem domatorem, wolę sobie gdzieś siedzieć długo na jednym miejscu i nigdzie nie łazić. Słuchajcie, kochani, myślę, że będziemy kończyć tą głosówkę, bo trzeba i spać, może chyba, że jeszcze ktoś coś się chce zapytać, ale po prostu, no, wszystko będzie dobrze. Do więzienia się nie wybieram. Córeczki nie będą w nieskończoność przetrzymywać. Nie dam się w nic wrobić. Będę walczyć. I wszystko będzie dobrze, nic się nie zmieni. Moja córka ma 12 lat, jeszcze 6 lat, skończy 18 lat i wszyscy będą mogli ją pocałować w dupę, bo już nikt jej nie będzie mógł nigdzie zabrać. Także no, te 6 lat szybko minie. Mam nadzieję, że po prostu odwalą się od niej w ciągu tam kilku tygodni, góra kilku miesięcy, a ja się nie dam w nic wrobić, bo
Powiedzmy sobie szczerze, ciężko pracowałam 20 lat nad umieszczaniem w internecie różnych materiałów, artykułów, tekstów, zdjęć, filmów. Teraz nie za bardzo mam dużo możliwości, żeby coś dalej produkować, nie mam natchnienia. I teraz to jest trochę jak egzamin. To wszystko, co jest na tym moim kanale, ktoś tam mówił, że oglądał wstecz, sobie można zobaczyć, jaką jestem osobą. Po prostu wystarczy otworzyć losowo jakikolwiek mój film live. Każdy widzi, że jestem osobą na poziomie, niezdolną do przemocy, do żadnych jakichś oszustw, nienawiści. A każdy, kto po prostu twierdzi inaczej, no to jest jakimś psychopatą, kłamcą, zwykłą świnią. Przecież to chyba gołym okiem widać, jaką ja jestem osobą. Zwłaszcza, że we wszystkich kulturach na całym świecie ten, kto kradnie, jest zły, ten, kto pomaga innym, jest dobry, ten, kto jest życzliwy, współpracuje, jest dobry, ten, kto krzywdzi innych pracy, rywalizuje, jest nieuczciwą konkurencją, jest zły. I to nieważne, czy to jest w Polsce, czy w Indiach, czy w 2023 roku, czy w V wieku naszej ery, czy 2000 lat temu, zasady były zawsze takie same. I chyba nikt nie ma żadnych wątpliwości, oceniając mnie, że ja nikomu nie robię żadnej krzywdy, a już na pewno nie dziecku swojemu. Wcale nie uważam, żeby Marek jakoś mnie specjalnie krzywdził. Jakby nie on był, to bym pewnie poznała kogoś innego. I faceci w ogóle są toksyczni z natury. Każdy jeden, którego poznawałam, to każdy kolejny był gorszy, więc po prostu... Na tym jacyś fajni faceci to są z kolei nudziarze. Jak ktoś chce mieć jakiegoś pantoflarza, co będzie ci wszystko robił w domu, jak ty chcesz, to z takim facetem jest nuda, nie? Przychodzisz do domu, tu wszystko wysprzątane, ugotowane. Kochanie, może jakiś seksik? To mu każesz, to robi. No to kurwa, co to w ogóle jest za związek, nie? Facet to musi być facet. No po prostu mężczyzna ma jakieś tam cechy takie charakteru. Wydaje mi się, że to faktycznie, no, mężczyźni nie są tacy prości w życiu, a ci, co są prości, to są właśnie jacyś tacy zniewieściali chyba. Mężczyźni są z natury agresywni, konfliktowi, nieustępliwi, zamknięci w sobie, skłonni do zdrad, niechętni do okazywania uczuć. To jest taka po prostu męska natura, moim zdaniem. No to dobrze, to co? Idziemy spać? Powiedz coś, Janys, może na koniec my coś tu wesołego powiemy i koniec już z tymi pytaniami. Znaczy ja też jestem zmęczony, no mogę... Chciałem tylko wszystkim życzyć miłego wieczoru i idźcie spać. No, chodźmy spać. Ja już się przyzwyczaiłam na tych live'ach, że do drugiej w nocy i potem trzeba się przespać. Słuchajcie, nie wierzcie w plotki na mój temat. I na mój. Słuchajcie, sprzątam w domu, myję się, po prostu nie gonię dzieci z nożem po mieszkaniu. Nie biję swoich kochanków, nie maltretuję. Nie okradam klientów. Co mam wam powiedzieć? Co ja tam jeszcze robię? Nie wącham sobie tyłka. Myję zęby. Kurwa. Płacę podatki, nie okradam urzędu skarbowego. Nie jestem kanibalem ani nekrofilem, nie chodzę na cmentarz, nie uprawiam seksu z zwłokami.
Ja się po prostu boję, że ja się jutro obudzę, o co ja znowu będę jutro oskarżona. Co jeszcze można na mój temat wymyśleć? Przetrzymywanie zakładnika. Nie. Sprawa w prokuraturze czy sądzie karnym to jest moje najmniejsze zmartwienie. To w ogóle tutaj... To jest w ogóle wszystko paranoja. Ja jak byłam w tym areszcie, tu by siedziałam w tym areszcie, to ja dokładnie wiedziałam, co się stało, co ja zrobiłam i dlaczego tam jestem, prawda? No i po prostu w listopadzie sobie spokojnie tam siedziałam. Wiedziałam, że jak ktoś już jest aresztowany, powiedziałam po prostu policjantowi, że jest ZOMowcem, nie będę z nim rozmawiać, za to mnie tam wytargali z tego domu. No to stwierdziłam, że w najgorszym przypadku posiedzę tam dwa dni, dwie doby, wrócę do domu i wszystko będzie w porządku. Nie przyszło mi po prostu do głowy, że mnie wrobią w jakieś przestępstwa, w jakieś namawianie do zabójstwa, że zabiorą mi dziecko, nie będą chcieli oddać. To jest jakaś paranoja, to jest po prostu jakiś film science fiction, to co teraz się dzieje. I teraz znowu się te gazety rozpisują, jakieś kłamstwa piszą. Ja nie wiem, po prostu ja się zastanawiam, co się jutro wydarzy, czy tam za tydzień, za miesiąc, za dwa. Jak w ogóle jest możliwe, ja rozumiem, że w filmie, w Rosji, na przykład w takiej Rosji, to jest wszystko możliwe, tam można człowieka we wszystko wyrobić, ale przecież kurwa mać, my mieszkamy w Polsce, nie? W XXI wieku, no przecież jak można tak strasznie manipulować faktami, to po prostu na wasz, jesteście świadkami, jak osoba fajna na poziomie jest po prostu, być może nie jestem ideałem, prawda? Nie jestem święta, ale żeby robić z kogoś jakiegoś przestępcę chorego psychicznie, dziwkę, alkoholiczkę, śmiecia, złodzieja, mordercę dzieci, no to przecież to jest normalnie jakieś nadużycie. Dobry wieczór. Jakiś nonsens to jest przecież. Dobry wieczór, pani Elu. Halo, halo, czy mnie słychać? Tak, tak, ja się boję, że ja... Ja chciałbym tylko nawiązać do naszej ostatniej rozmowy na live'ie. Ponieważ zaproponowała mi pani jakąś ofertę współpracy, ja nawet odpisałem SMS-a na drugi dzień, ale do tej pory jest cisza. Po prostu jestem zaciekawiony, jakby to miało wyglądać. Nie, że się upominam czy coś, tylko chodzi mi o charakter tego, jakby to pani widziała. I takie szybkie, krótkie pytanko na koniec. Dziękuję, Janes, że mnie dopuściłeś do głosu. Wiesz co, mów mi na ty, w każdym razie, bo ty tam restreamowałeś mojego live'a, czy coś takiego, tak? Tak, dokładnie. Wiesz co, ja musiałabym się zorientować, bo ja nie wiem, kim ty jesteś, czym się zajmujesz, musiałabym wejść sobie na twój kanał, zastanowić się. Ja bardziej po prostu to puszczam dalej, żeby w razie czego, gdyby zniknęło, to żeby sobie było. Na YouTubie czy na Discordzie streama robiłeś? Ja YouTube. Aha. W YouTube się bawię, ale tak bardziej amatorsko. A ty umiesz montować filmy i kręcić? Nie. Ja się tylko bawię w tym momencie w OBS-y, czyli po prostu restream, udostępnianie ekranu. Montaż filmów nigdy nie był moim jakimś mocnym atutem. Ale chciałbym uzyskać odpowiedź na to pytanko. Że jaką współpracę bym ci mogła zaproponować? Tak. Nie mówię, żebym się jakoś upominał o to, tylko po prostu byłem bardzo ciekaw, bo padło to tak oficjalnie na live'ie podczas rozmowy. Mówię, z ciekawości też napisałem SMS-a, pewnie zginął wśród
tłumów innych SMS-ów. I no, jak już jest to podium i sobie tak słuchamy, chociaż było przez chwilę trochę nudno przez tego jednego pana, ale już mniejsza o to, to po prostu jestem ciekaw i to wszystko. Słuchaj, to się zastanowię, bo na razie to nie mam żadnych propozycji. Poza tym lepiej to faktycznie prywatnie gdzieś tam uzgadniać. Może na początek mógłbyś nagrywać moje głosówki i jakoś tam się dogadamy. To właśnie jest aktualnie robione, pani Elu. Nie będę ukrywał, tak? Bo robi to bardzo wiele osób. I gdzieś to no nie wszyscy to robią na żywo. Ja to robię na żywo, żeby po prostu sobie leciało. Nie każdy chce mieć Discorda, nie każdy ma tego Discorda. Słuchaj, może byś po prostu, jak nagrywasz teraz, to byś wykorzystał to dla siebie, może byś mi dał też to nagranie na mój kanał. A ja ci się też odwdzięczę. Znaczy, to jest dostępne, będzie dostępne publicznie na YouTubie, więc można sobie po prostu to wziąć i tak na dobrą sprawę nawet przez pierwszy lepszy konwerter online pobrać i sobie wrzucić na kanał. Na tej zasadzie nie mam żadnych roszczeń, nie mówię to oficjalnie. No, ale chciałabym swoją zgodę, a mógłbyś mi wysłać po prostu plik? Znaczy ja nie nagrywam tego na komputer bezpośrednio, to idzie tylko i wyłącznie na YouTuba, bo to za dużo giga by zajęło na dysku, dlatego ja to robię bezpośrednio już na żywo, na live. I tylko jeszcze jedno chciałbym powiedzieć, spokojnie, nie mam zamiaru hejtować ani nic, ani obrażać, ja jestem raczej z osób neutralnych i spokojnych. Chciałbym tylko cię wyprowadzić, jeśli już mogę mówić na ty, że to nie Mateusz Spysiński zablokował ci donate, tylko całkiem inne osoby. Zostawię to dla siebie, a wiem, że go nie lubisz, ale tak po prostu tylko informacje, nie dla ciebie. I to ale wszystko. Całkiem inne osoby, czyli kto? Poszło dużo zgłoszeń po prostu. Tak mogę powiedzieć. Nie mogę, obiecałem, że gdzieś tam nie wyjawię i nie wiem też, czy mogę po prostu. Poszło po prostu dużo zgłoszeń. Ktoś się o tym pochwalił i to jest wszystko, co mogę powiedzieć niestety. Ale na pewno nie Spysiński, który sobie przypisuje wszystkie jakieś tam rzeczy związane z tobą. On jest małym żuczkiem. Ale to była jakaś akcja jakiegoś serweru Discorda, czy grupy na Facebooku? Tego ci nie powiem. Niestety nie jestem w stanie tego zweryfikować ani powiedzieć. To może na priv porozmawiacie o tym. No, ale po prostu tylko chcę wyprowadzić cię z błędu, że to nie on i przy okazji wszystkich tu słuchających, bo dzisiaj bardzo głośno się o tym chwalił. I po prostu jest to nieprawda. A z tobą jak na priv rozmawiać? Jeszcze raz? No, to jak na Discordzie. No tu na Discordzie, nawet jakiś miesiąc temu wysłałem ci zaproszenie, do tej pory nie ten. Dobra, jak kończę, chciałbym bardzo pozdrowić wszystkich, pozdrowić mój top chat, pozdrowić twój chat i spokojnej nocy życzyć. Dobranoc. Dobranoc. Dobrze. Halo, dobrze. Czy mogę coś? Dawaj szybko, raz, dwa. No. Cześć, Jeru, takie szybkie pytanko, nie chciałam przerywać. Mam pytanie od fanów. Czy jest szansa na krótką głosówkę, na rozmowę o wszystkim? My z Sandy będziemy jeszcze chwilkę, więc możemy pomóc. No takie pół godzinki chociaż dla fanów, bo jest nas mniej teraz. Dzisiaj? No, takie pół godzinki. No, ja już nie mam siły, kochani, bo jutro mam trochę spraw. I po prostu pójdę już spać i no, dzisiaj już nie mam siły. Także po prostu coś fajnego, wesołego chciałam z Janysem powiedzieć na koniec i będziemy kończyć. Bo potem się nie obudzę, także dziękuję bardzo za propozycję i przepraszam, ale dzisiaj już nie. No to co, Janysku, to będziemy kończyć, nie? Tak. Ela, nie zapomnij się rozłączyć. No. No. Dobra, no to trzymaj się, ludzie. Dobranoc. Słuchaj, ale czekaj, powiedz coś jeszcze. Tak, myśmy się wtedy nie rozłączyli z Markiem.
No. Ale że to ktoś jeszcze słyszał, co my tam gadamy, jak ja się poszłam w międzyczasie myć i potem dopiero cały czas ten telefon chodził po prostu i dopiero potem tam żeśmy coś rozmawiali w pokoju i tam się coś ponagrywało. No tak, bo jakbyś wyszła, to by się to podium automatycznie wyłączyło, a ty tutaj zostałaś, a ja nie widziałem tego i dopiero tam ludzie coś pisali na czacie, no to zadzwoniłem do Marka, nie? Dobrze, że odebrał. A to było naprawdę, było coś takiego, że no. Po prostu uprawialiśmy seks, a ty dzwonisz, nie? Co ty gadasz? Tam... Ja Marek się wypierał, bo tam było słychać, ale głęboko go wierzysz. No, normalnie już byliśmy w trakcie seksu, nie? A, no. Tu, a tu telefon dzwoni, nie? Tam, nie wiem, pierwsza w nocy była, tak? No, Marek się tego burzył. Janys, co chcesz? No, kurde. Ja myślę sobie, nie, no ten Janys jest nienormalny, cholera. Dzwoni do ludzi o pierwszej w nocy, nie? No. Ja mówię, nie, nie odbieraj, nie? A my tam normalnie w trakcie seksu, nie? I, ale Marek, wiesz jak ci Marek jest, on kurde zawsze będzie odbierał ten telefon, nie? No, dobrze, że odebrał. No i on do ciebie, co jest cholera, czego dzwonisz, nie? A ten leżał na mnie, nie? I już cię chciał opieprzyć, nie? Ja taka niezadowolona. Rząd odebrał, a ty mówisz, że jesteśmy na tym, na podium cały czas. Kurde, no. Ale jaja. Co tam było słychać? Ale na szczęście się gówno nagrało, nic nie było słychać, co żeśmy gadali. Nie, tylko tam chyba było to jedno słowo słychać, nie? No, całe szczęście, żeśmy tam akurat się cicho zachowywali. A propos... bo ja się raczej tu cicho w domu zachowuję, bo tu są cienkie ściany, sąsiedzi podsłuchują i tak dalej, nie? Policja przyłazi, więc człowiek już taki jest wylękniony, nie? No, ale ja miałam taką sąsiadkę, jak jeszcze mieszkałam w drugiej części bloku, to ona jak uprawiała seks ze swoim chłopakiem, taka dziewczyna młoda, to tak strasznie wrzeszczała na cały blok, że to była jakaś masakra normalnie. Mhm. Ale jakieś takie wrzaski, coś tamten i kurde, tak przez pół godziny, nie? No. No i to się w ogóle nie dało spać, ale nawet taka żenada, nie? Mm. I dzięki Bogu, że czegoś takiego nie było u mnie w domu, bo to byłby straszny obciach, jakby to poszło na podium, nie? No, czy ja wiem? Kurde. Nie, no to jest... potem trzeba by się wyprzeć, nakłamać, że to było stylizowane, nie? Tak, że to specjalnie było, że to fikcja ugłem. No, bo tak kurde, jakby no, faktycznie coś tam było słychać, no to by było głupio. Mhm. Ale jak to trzeba strasznie uważać z tymi urządzeniami, nie? No trzeba. Ja zawsze sprawdzam, jak idę spać. Wszystko. Kurde, ale jaja. No to tym akcentem wesołym po prostu możemy skończyć. Czyli trzeba uważać, jak się idzie spać i się zamierza z kimś uprawiać seks. Czy wyłączyliście kamery, aparaty, Discordy, żeby się przypadkiem coś do internetu nie przedostało, nie? Słuchajcie, dziękuję bardzo za spotkanie miłe i nie wiem, po co ja w ogóle weszłam na tą głosówkę, no ale zawsze coś nowego się wydarzyło. No, ja będę robić live'a w piątek. Dzisiaj jest wtorek. No, czyli to już za 3 dni. Także dobranoc, kolorowych snów. Dziękuję za wszystko. Jak sobie chcecie jeszcze między sobą porozmawiać, to idźcie sobie na ten kanał o wszystkim i o niczym. Ale raczej wam radzę, chodźmy spać. No to dobranoc, kolorowych snów, pa, pa. Dobranoc, pa, pa. Nie zapomnijcie wyłączyć się. Pa, dobranoc, dziękuję za wszystko.